Wojewódzki kędzierski. Zapraszają Piotr Kędzierski i Kuba Wojewódzki. Partnerem podcastu jest buch. Buch bezalkoholowy. Halo, witamy was bardzo serdecznie w audycji wojewódzki Kędzierski. Ta audycja zaczęła się tak naprawdę kilka minut temu. Tutaj Kuba pochwalił się, że kupił bilet lotniczy w wartości tego samolotu, którym leciał, ale to był stary samolot. Ił! Iu, lepsza Kiła Edgiła. Ta, ta była taka piosenka kiedyś pankowa. E, Dawid podsiadł naszym gościem. Bardzo się cieszę, że pan jest z nami. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę. Ja też. Panie, da Kuba zresztą ma swój pomysł na audycję i zaraz go nam zdradzi. I ale... ten pomysł jest dobry, bo jaki jest? Dwój. Tak, to prawda. W naszej dwójce tylko Kuba ma dobre pomysły, więc ja się zapytam, ile ty razy, kolego Dawidzie, spotykałeś się z Kubą na tym tle zawodowym? Ile rozmów odbyliście razem? Prasowe, były radiowe, były telewizyjne, były. Myślę, że piąty albo szósty teraz jest. Yy, kiedy rozmawiamy tak oficjalnie. I czy, czy nie? Kuba liczy. I, i nie, ja gdzieś ja, ja doczytałem, że podobno spotykałeś ludzi, którzy odradzali ci koleżeństwo ze mną. Jestem ciekaw, jakich yy. argumentów używali? Nie idź tam. Um, to, 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 to prawdą jest, że najczęściej zadawane pytanie, yy, które nie dotyczy mnie, yy, to pytanie o to, jaki jesteś? Ono brzmi zawsze, jaki jest Kuba? Naprawdę? Ale to są wywiady? Czy to nie, to ma... chodzi mi o takie spotkania, interakcje z ludźmi gdzieś tak po prostu w życiu, w mam, mam do ciebie naprawdę, jak do dużo młodszego, cenionego kumpla, co im mówisz? Eee... Tylko prawdę mów teraz. Nie, w sensie... Nikt nas nie słucha. Nigdy nie powiedziałem yy, prawdy. <laughs> <laughs> Czyli złego słowa. Zawsze mówię... Yy, nie, zawsze mówię to, co czuję naprawdę, a, a dotychczas na razie jeszcze... Bez, zmien, bez zmian czuję, że y, jesteś bardzo wrażliwym, sympatycznym y, człowiekiem, którego gdzieś tam bardzo się cieszę, że miałem okazję poznać. T -t tak mówię, ale nie, nie zawsze wszystkie te rzeczy. Czasami Czas po jednej. przeszły mnie trochę niepokoju, ale trzymam się a... dobrze. Poczekaj, bo a propos czasu przeszłego, to myśmy się spotkali u mnie w garderobie ze dwa tygodnie temu i sobie tak rozmawiamy, i nagle mówisz, wiesz co, Kuba, bo ja już mam 29 lat, i mhm. to było. Byłeś zdziwiony tak, jakby cię ten wiek e, zaskoczył. Czy on cię do czegoś zmusza? Tak serio już zaczynam rozmowę naszą. Mm -hmm. Czy 29 lat to dla ciebie jest zaskoczenie, że tak dużo, czy, czy że już tak mało ci zostało? Mm, faktycznie y, ta, ta, ta granica 30 zawsze była dla mnie takim jakimś wyjątkowym. Y... Przełomowym momentem w mojej wyobraźni yy, nastolatka, tak, tak, tak mi się wydaje. że i, I teraz, kiedy się tak ocknąłem na chwilę przed trzydziestką, yy, bo, bo w ciągu tych dziesięciu lat trochę o tym nie myślałem, i nagle tak sobie myślę, wow, mam 29 lat, za chwilę będzie ta trzydziestka, i, i na ile jestem blisko tego swojego modelu. A jakieś postanowienia są? Bo to, są, to są takie daty, wiesz, konkretnie. 20, 30, 30. W każdej nawet. kolejnej dziesiące Dawidzie i Piotrze daję wam słowo, będziecie się oglądali za swoje ramię, patrząc, czy tam jest pogorzelisko, czy tam jest całkiem miłe hmm. wspomnienie. Moja filozofia życiowa jest taka, że żyjmy najbliższymi pięcioma minutami, bo wszystko dalej to jest wyobraźnia tylko. Podoba mi się. No to te ostatnie 10 lat jakby jakbyś podsumował? Niesamowite. E... Ale przerosło to trochę Twoje oczekiwania. No jasne, ja nie, nigdy nie, nie odważyłbym się tak, sobie, tak, tak marzyć, chyba. Co Bo na ten to... koncert za rok to my się z kubą boimy, że się nie dostaniemy, że już nie kupimy tych biletów. Jeszcze są bilety, więc poza tym yy, możemy się jakoś dogadać. To może poinformujmy, że sprzedaliście na narodowy 65 tysięcy, już, tak? I zostało i tak 20? Słyszałem, tak słyszałem. No, yy, ponad 80 chyba jest w sumie. Miejsce. Czyli biorąc pod uwagę to, że to jest w sierpniu. Paradoksalnie trzeba się spieszyć. Oczywiście. <laughs> I psujesz ludziom wakacje. Yy, chyba dzisiaj już za chwilę, czy o dziewiątej yy, yy, kończy się pierwsza pula, jutro o dwunastej startuje druga, więc. A co było najbardziej dorosłą decyzją w twoim nikczemnym 29-letnim życiu? Tylko tak, serio. Hmm. Wow. Yy... Szkoda, że nie, nie, nie wysłałeś mi tych pytań, bym jakoś mądre rzeczy powiedział. Teraz tak na, na gorąco nie wiem. Yy... Mm, najbardziej dorosłą decyzją. Mm -hmm. Pewnie jakiś taki, których żałuję dzisiaj. Czy <grym> relacyjne? Pewnie tak, pewnie tak. Y Nie wiem. A, ja... a, a masz taki. Już kończę ten wątek, bo, bo jednak 29 lat to jest, to jest fajny moment na podsumowanie. Każdy jest fajny. A masz. Jak pisałeś tę płytę, no bo płyta jest dzisiaj pretekstem, i tak sobie pomyślałem, Piotruś, mm -hmm. to jest ten mój pomysł, o. że. Z każdej piosenki można wysnuć 2 trzy pytania. Ja się będę tego trzymał, bo to no. jest fajne. E, czy masz jakieś takie poczucie, że jakieś doświadczenie z dzieciństwa tkwi w tobie najgłębiej i jest obecne właściwie na każdej twojej płycie? Nie wysłałem ci znowu tego pytania, ale jesteś na tyle bystry, że na pewno sobie. Postaram się, postaram się. E, hmm. Wydaje mi się, że taką, taką moją cechą, która ma ogromny wpływ na to, jak moje życie wygląda i jaką relację mam sam ze sobą, jest, jest i zawsze była taka potrzeba, żeby wszyscy mnie lubili i, i, i żebym... żeby nikt nie reagował na mnie niechętnie, żeby zawsze się cieszył na, na moją obecność. I to jest duże obciążenie, w sensie jak, się, jak, jak, jak tak wydaje ci się, że to jest dobry pomysł, bo bo nie jest. Gdybym był przygotowany na to, że, że świat niezależnie od moich intencji będzie różnie interpretował moje, moje decyzje, zachowania, to, to pewnie byłoby mi łatwiej. Dzisiaj już staram się to rozumieć przy tej skali jakby wydarzeń. Nie mam żadnego wpływu na to, co ludzie tam o mnie myślą. Coś w sensie, no mam, może jakiś, ale, ale nawet jeżeli robię wszystko zgodnie. Z zasadami wydawałoby się to, to, to widzę yy, reakcje takie. Ale czy to jest nieprzyjazne? Zacytuję fragment filmu Krzysztofa Zanussiego, Barwo ochronne. Czy taka postawa to jest konformizm, czy brak charakteru? Czy po prostu od dzieciństwa lubisz być lubiany, bo lubiliście się w domu, mama cię lubiła, a brat cię lubił, była atmosfera lubienia się nawzajem, i ty chcesz zbudować z takich atomów swój świat? Czyli Chyba taka... ciepło mówisz Edycie Górniak, mówisz Pan Zenon Martyniuk, mówisz Disco Polo, nie mam nic przeciwko. Ja się zastanawiam, <tierra> czy nie ma takiej sytuacji, że masz ochotę tak walność powiedzieć kuba nie podoba mi się, Pe jestem pewnie przeciw. Pewnie są takie sytuacje. Y zazwyczaj wtedy jest jakiś protest, do którego można dołączyć i, i, i robię to. Y chociaż y no właśnie nie, nie mam... To akurat jest w miarę naturalne, że mówię, że pan, pan Zenon... Yy, pan Zenon Martyniuk. Tak. Yy, podoba mi się to, to jest jakoś tak pasujące... Powiedziałeś, tej żebyście tej... się nawet zakumplowali. Myślę, że tak. Chociaż nie mam pojęcia. Nie znam. ma serce na dłoni. Tak, tak wygląda. E, ale ja jakby nigdy nie, nie chcę, żeby ktoś się poczuł przeze mnie jakoś oceniany, coś takiego, zwłaszcza, że sam do siebie mam dużo jakby pretensji za moje zachowanie, za swoją hipokryzję i w ogóle, więc yy, nie... To nie jest kokieteria i to nie jest y, poza taka, że to jest sztuczne i wypracowane, że muszę być uprzejmy i po prostu zawsze tak żyłem i, i, i wygodnie mi s, z taką rolą. Mm, A podaj jeden przykład swojej hipokryzji. Yy. To, że chodziłeś kiedyś do kościoła na msze, to już wiem. Tak, tak, no, chodziłem przez 10 lat pierwsze swojego życia, czyli pewnie przez jakieś 8, bo zakładam, że jak byłem mały, to nie chodziłem. Yy. No dobra, ale jakaś hipokryzja taka bardziej osobista. Yy. Hmm. Mm -hmm. Oczywiście. Eee, tutaj widzicie. Chcę powiedzieć, że my obaj słuchaliśmy utworu Post wiele tak. razy Słuch. i o tym jest ten utwór. Tak, nie no, no. dlatego mówię, no, piosenki dzisiaj, za chwilę przejdę do o czym śnisz, ale za, jeszcze u, u, jakby ta mielizna hipokryzji zawsze mnie ciekawi, szczególnie jak artyści o, ten, o tym mówią. No w... <laughs> Tak, to to źle brzmi, bo to brzmi tak, jak nie wierzył w swoją hipokryzję, jakby faktycznie była kokieteryjna, ale e, w rozbieganym <grym> opatrzenia. <grym> ale to, nie. chciałby uciec. Nie, nie, ja jestem na razie jeszcze taki zestresowany, Dobra, to, ale przez ekscytację po prostu. To powoli się rozkręcajmy. Okay. Kuba ma swoją metodę dzisiaj prowadzenia rozmowy ja trochę będę do niej nawiązywał, bo też rozkładałem twoje utwory na czynniki pierwsze, ale zanim to nastąpi, obdzwoniłem do kilku naszych wspólnych znajomych. Super. Bo kilku mamy. Nawet na mijaliśmy się na piłce. Mhm. Jak ty przychodziłeś, to mnie nie było, jak ty byłeś, to, to tak. ciebie nie było. I ktoś powiedział mi, że ty sam powiedziałeś, że jestem fanem Dawida Podsiadło. I o sobie. Tak, o sobie. I Kubie w ogóle, w ogóle nie ma z tym problemu, żeby tak, tak powiedzieć, ale niektórym, niektórzy muszą te, też do tego dorosnąć, żeby dowartościować sami siebie w swoich oczach. Yy, I było kiedyś tak, że ty nie lubiłeś. Podsiadły? Podsiadło nie lubił podsiadły? Ja lubię wizerunek Dawida. Lubię, lubię to, co on robi i co osiąga w swoim życiu zawodowym. Natomiast ze sobą prywatnie. No, Czasami ciężko. Jak, tak, jak każdy wrażliwy człowiek, który nie chce ranić innych. no Mam do siebie jakiś dystans i, i staram się być w miarę obiektywny, rozliczać się za rzeczy, których, których żałuję i brać. Mm, jakieś lekcje i rozwijać się, żeby, żeby nie popełniać I, tych samych błędów. Ale pamiętam, jak kiedyś powiedziałeś... Dawid Podsiadło jest hype'owym tematem, a ja nie lubię hype'owych tematów, więc gdybym nie był Dawidem Podsiadłym, to bym się nie lubił, więc Proszę trochę też. złapaliśmy cię na, na, na hipokryzji. Może się to, to. Jest, mamy to! Yes. To jest przygotowany. Jest bór, to, u, to jest post, przygotowany, ale... pokaż palcem. Jak ja chciałem powiedzieć, że nie, dzisiaj to, między piosenką to, ja. Wirus a Tazosy, też jestem przygotowany, Super oglądałem ruch. odcinek Hausa, gdzie do szpitala... która Hausa? Tak, bardzo lubię. Kajmurza ale tak, że włączasz go? Nie odkryłem, tylko oglądam go teraz bo Ale jest... mówi tam takie rzeczy, których się nie mówi w 2020. Everybody lies. Dokładnie. I tam jest taki odcinek, gdzie trafia do nich geniusz, który sam siebie, ma tam 180 IQ, sam z siebie szprycuje różnymi środkami, żeby obniżyć sposób, spo, po, poziom swojego geniuszu, żeby dogadać się z bliskim. Wow, urocze. Ty też masz coś takiego, że... że ja mam dużo niższe IQ. Nie, nie, nie chodzi o IQ, tylko chodzi o to, że... No, jesteś dla, niej, dla większości jak kosmita. No. Ten, ten poziom twojej sławy, popularności sprawia, że ludzie no, nie widzą Dawida takiego, jak widzi Kuba, zwłaszcza tutaj w tym studiu i ja, tylko widzą po prostu faceta, który jest na tym narodowym, mhm. na scenie. Jakoś chyba nie, nie myślę o tym na co dzień. W sensie staram się być dla ludzi, którzy mnie znają i z którymi mam kontakt właśnie w porządku i, i, i jakby nie, nie zachowywać się. No, w skrócie, jakoś gwiazdorsko po prostu. Oni mnie trzymają fajnie za stópki, jak tam odlecę trochę. Jak widzisz to... na Times Square na przykład. Tak, na przykład. No, śmieszne rzeczy. Ale, Ale czujesz się już popularniejszy niż Jezus w naszym kraju? Nie, jeszcze o, nie. Jest... Tak, pod Beatlesów cię podciąga, bo dzisiaj czytałem recenzję twojej płyty w branżowym miesięczniku Teraz rok albo tylko rok. Mhm to tam było chyba 70 punktów odniesienia, jeżeli chodzi o twoją ostatnią płytę. Zastanawiam się, czy oni już nie potrafią pisać o artyście bez innych artystów. Tam I byli poszekaj, liter, to, to pol, Polski Damon Albarn. Tak, że tam ta piosenka po... brzmi jak te trzy inne. No, nie wiem, czy to nie jest też trochę tak, że faktycznie w dzisiejszej muzyce, muzyce, tak to trochę działa, że faktycznie tych wpływów i inspiracji można się doszukiwać, bo po prostu no, wszystko już było i ten, ale mm, tak, nie sorry, to, ja mam, to ja mam pytanie, jak już padło yy, imię Jezusa. Wyobraź sobie, że świat się kończy, że następuje jakaś biblijna apokalipsa i zostają dwie kobiety na świecie. I ty, jako Mesjasz musisz pociągnąć nasz gatunek dalej. Te dwie kobiety to Kasia Nosowska i Sanach. Z którą byś się zdecydował założyć nowe plemię na świecie? Hmm. Szkoda, że państwo tego nie widzą. To nie jest czerwień, to jest purpura. Kardynał na twarzy. Chyba w ogóle nie, nie. Tak. To jest jak ja gram, jak w domu zapraszam ludzi i gram w prawdę czy wyzwanie, wy... zadaję tego typu pytania. Fajne. To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że w ogóle nie miałbym żadnego problemu. Po prostu. No? Słucham. Bym. Tak, Dawidzie? Poprosił, żeby. Losowanie. Sprawiedliwe losowanie. Mo może, może dziewczyny by się po prostu jakoś dogadały i. To jest twoja odpowiedź. <laughs> Ale jak się uśmiechnął. <noise> ty masz 29 lat. Czas najwyższy na dorosłe decyzje. <kluczano> Ale słuchajcie, bo zaczepiliśmy Jezusa i powiedziałeś je takie zdanie: Mam problem z instytucją, a nie wiarą. Wracamy do utworu Post. Tak na twojej płycie. Wszyscy widzimy kolejne mnożące się przypadki pedofilii, w, w, wtrącanie się w sprawy polityczne, światopoglądowe i myślę, że tutaj y, y, wszyscy się w studio, w studio zgadzamy. Tylko czy ty myślałeś o następnym kroku? Bo ja z osobistych doświadczeń mówię, że y, jeżdżę w kościół, gdzie zostałem ochrzczony, żeby odebrać akt chrztu y, i stoję i chcę iść do tej kancelarii i chcę, jestem zdecydowany na to żeby Oczywiście. zrobić ten akt apostazji, Oczywiście. o którym wiele osób mówi, ale katolickie poczucie winy trzymamy w tym samochodzie i z reguły dojadam batona i odjeżdżam. Ja jestem krok dalej, bo, bo udało mi się zdobyć już ten akt i yy, chrztu w sensie. I, i, i teraz, yy, jak po prostu będę w, w rodzinnych stronach i. Wygospodaruje czas na to, to. Chcesz tu zrobić. To poprosiłbym o, o, to, o tę apostazję, ale mm, no po prostu nie, nie, nie chcę się czuć, yy, zaburzać statystyk i, i, i korzystać z przywilejów yy, ale to... z organizacji, jakby w której Ale nie, nie bałe bałeś się, tam łączy z nią. Po raz pierwszy chyba tak mocno wejść ze swoją liryką w sprawy światopoglądowe i to nie przez metaforę ale przez bardzo wyraźne nazywanie świata, który nas otacza. Mówię oczywiście o, o, o wadzeniu się z instytucją kościoła. Nie bałeś się, że w kraju tak dziwnie pojmowanego katolicyzmu to może być ryzykowne i tu może się pojawić pierwiastek Dawida nielubianego, wchodzącego w taką smugę cienia? Bo ja dodam, że komentarze pod postem, są tam to jest bardzo finezyjna piosenka, tam nie ma wprost, a są komentarze dość kategoryczne. Tak, no nie mam wpływu na to, jak ludzie interpretują ten y, kawałek, chociaż oczywiście miałem świadomość, że, że, że może to polaryzować trochę y, odbiorców. Natomiast y, pocieszam się tym, y, właśnie, że ja nie do końca. Y, nie do końca czuję się jako ktoś, kto wymyślił problem. Mam wrażenie, że y, rzeczy, które napisałem w zwrotkach są bezpośrednim cytatem tego, jak w jakiś sposób komunikujemy się w internecie i, i pod właśnie tym płaszczem anonimowości pozwalamy sobie na, na, na obrzydliwe komentarze. I wcale nie czułem, żebym... W sensie rozumiem, że mój wizerunek nagle komentuje ten temat, ale... Mm, ja, w, ja wcale nie czułem, że to są moje słowa. To są słowa, które czytam na swój temat, na temat moich kolegów i koleżanek. Yy, I w, w ogóle się nie bałem tego. Czy to już zahacza o głos pokolenia? Że tak dokonujesz takiej syntezy i parafrazy różnych głosów w sieci? No bo przyklejać się cholernie zobowiązującą i uważam, że ryzykowną łatkę głosu pokolenia jakoś przy tej płycie. No właśnie, dlaczego ludzie traktują Twoje. Piosenki tak osobiście i tak poważnie. festy. Właśnie też się nad tym zastanawiam w okolicach tej, tej premiery. Dla, dlaczego tak, tak poważnie jestem traktowany? Wydaje mi się, że po prostu dużo ludzi zainwestowało dużo swojego czasu i uczuć w, w moje przygody, w moją historię i ma jakieś oczekiwania, że, że ja będę spełniał te, te, te oczekiwania. A ty tłumaczysz mechanizm, a nie przyczynę. Mhm. A to przyczyna? No po prostu na początku byłem miły. I coś I... się zmieniło? A teraz mam jakieś blizny, jakieś kształty, jakieś ostre kąty. Ty nie jesteś z pokolenia Z, bo jesteś już na to, jak to cudownie powiedzieć, za stary. Jesteś na obrzeżach pokolenia Z. Ale to pokolenie, według ostatnich badań, nie chce wychodzić na barykady, nie chce wychodzić na ulicę. Ono się buduje, bu buntuje i buduje digitalowo online. Ty też tak masz? Czy jest jakaś granica? aberracji rzeczywistości, w której żyjesz, której doświadczasz, po której przekroczeniu Dawid Pociadło stałby się takim pełnoprawnym wk***nym obywatelem? Hmm. Cały czas mam trochę takie hmm, zdanie o sobie, że jestem trochę za młody, żeby hmm, jednak być autorem jakiegoś zdania. Właśnie, chodzi mi o to, że jakiegoś ruchu, jakiejś siły... A to jest sk przez skromność? Nie, przez... Ucieczka od odpowiedzialności. Tak, raczej, raczej, raczej jest to tchórzostwo i raczej. Ja tego nie powiedziałem. Ja to powiedziałem. I, I raczej jest to podyktowane tym, że ja nigdy nie miałem swojego zdania w żadnej sferze. Nigdy nie umiałem podjąć decyzji, i mm, łatwo mi jest dołączać się do, do charyzmatycznych osób, które. Prowadzą jakiś ruch hmm. i, i kiedy to jest tak ewidentne, jak, nie wiem, no właśnie prawa kobiet, yy, hmm. prawo do wyboru i w ogóle. I to, jest, to jest oczywiste, co powinno yy, się zrobić wtedy. Więc wtedy łatwo mi powiedzieć: OK, moim zdaniem, jakby ten głos ale, powinny mieć. Ale z Twojej perspektywy to jest takie hmm. bardzo zachowawcze, ale z perspektywy ludzi, którzy patrzą, jak piszesz post o strajku kobiet, to jest jednoznaczne opowiedzenie się po jednej ze stron i bardzo mocny manifest. Hmm. No bo w tej sprawie wtedy tak jest. Ty... Po prostu mm, są tematy, w których umiem powiedzieć, co czuję, co myślę, a są takie, gdzie czuję się niekompetentny po prostu i bałbym się wystawić na yy, stanąć na środku miasta i po prostu przemawiać, bo, bo nie, nie zgadzam. ma... Nie zgadzam. Uważam, że 29-letni facet, artysta, obywatel może, a może bardziej powinien określać się także jako element zbiorowości, by nie powiedzieć, uważam, to słowo jest w Polsce ryzykowne narodu. Kiedyś nie wiem czy pamiętacie Larry Miller Jr. w filmie Ratten and Ham został zadany zadane za za mu pytanie czy muzyka i polityka mają coś wspólnego on mówi oczywiście jeżeli ktoś no mówi no. tak to jest piękne ale pieprzenie. YouTube YouTube to jest w ogóle wiesz jest... no, i teraz chodzi o to czy, czy ty nie uważasz że to już jest czas żeby nie być biernym Możliwe że się do tego zbliżam możliwe że, że najbliższe parę lat i, i to co się dzieje wokół tej premiery czyli, czyli bo, bo, bo wydaje mi się, że jeżeli są jakieś negatywne reakcje na ten album, to z tego co czytałem, to, to polegają na tym, że... Jak to się dzieje, że on coraz bardziej idzie w popowość? Jak, jak to się dzieje, że... Zresztą też... Ale skąd szedłeś tą popowość, bo nie bardzo rozumiem. No właśnie, mi się wydawało, że zawsze byłem bardzo popowy i że to nigdy... W dobrym tego słowa znaczeniu. Tak, to, że to nigdy nie była jakaś tajemnica, że, że tak po prostu było. Ale faktycznie tam 28 maja jest rocznica wydania pierwszej płyty i zazwyczaj wtedy jej słucham, mhm. więc w tym roku też tak było. I usłyszałem ten album i pomyślałem sobie, że wow, okej, okay, jakby rozumiem... Że jednak się coś zmienia. W sensie nie, nie zawsze byłem tak popowy, jak jestem dzisiaj. Yy, jednak mimo wszystko to było inne. I nie... no ta płyta zaczyna się, by można powiedzieć, tanecznie. No tak. I w ogóle ja mam do niej taki stosunek. Czułem się z tym dobrze w trakcie, kiedy ją tam tworzyliśmy. I, i absolutnie jestem pewien, że takiej płyty chciałem. I, i, i... Czyli w czasie wojny, pandemii, taniec. <laughs> tak. <laughs> to... Wojna i pandemia dużo zmieniła, i, i zastanawiałem się, czy powinienem wypuszczać płytę, która w 80% porusza moje prywatne sprawy, a w dwóch piosenkach dotykam jakichś społecznych tematów. Czy jednak nie, nie poczekać na lepszy moment i, i dać ludziom tak, takie poczucie ulgi. Przepraszam, zapytam tak. Ja, jako że... mentor, wierzysz, że będzie lepszy moment w tej kondycji świata i Polski, w której jesteśmy? Chyba, chyba ciągle wierzę, że, że to się jakoś obróci jeszcze. No dzisiaj że sondaże są dość zaskakujące. A ty na Ale... przykład sprzedałeś 65 tysięcy, dojdziesz do 80. Wielki Narodowy. Narodowy, symboliczna nazwa. Myślisz, że na tym koncercie mogą być ludzie, którzy będą głosowali na PiS albo na Konfederację? O, myślę, że na pewno, statystycznie to, to tak musi być. Mm -hmm. Mam nadzieję, że się będą dobrze bawić. Bardzo ładna odpowiedź, Dzięki. Moi dobrze. drodzy, bo Kuba, twój Kuba. Eee, Dawid. Dawid. Pamiętam, e, na początku tutaj podobny. opowiedziałeś o tych ludziach, którzy. Bo My jesteśmy podobni. No, no, trochę my? Ja z nim? Czy wy? Ja, tak, ja jesteście skup. obaj. Ja ładny, cały czas tak. słyszę od dziewczyn, że jestem ładny. Nie, no ty jesteś. Ty jesteś. A ty nie jesteś ładny? Ładny. Nie, jestem, jest już ok. Jest ja ładny. jesteś. Że ty masz urok. To no już chyba kiedyś gadaliśmy, bo zawsze. To jest bardzo dyplomatyczne określenie. Zawsze wracam. Nie, ja myślę, że na maksa mam y, urok, no tak. bo przecież. I dzisiaj robią coraz więcej takie dołeczki, jak się e, jecha, tak? tak, bo, bo ty je. E, ale... To z tego powodu. Dobra, wróćmy do pytania. Ale na klatce piersiowej, bo tam jeszcze a propos fizis, tam jest już więcej niż jeden włos Ej, na pierwszej. myślałem o tym w kontekście tych, tych kiedyś wypowiedzianych rzeczy jest więcej. Jest, tak. Ale typu, typu cztery więcej. Ja wiem, ale z reguły w takich miejscach, w których nie chcesz, żeby były. Tak. Pojawiając zaskoczenie. Tak. Ale powiedziałeś o tych ludziach, co cię ściągają na dół. Nie? I ja tak. uważam, że, że ty i Brodka jesteś, ale to też się zmienia, bo tych artystów pojawia się coraz więcej, którzy mają wokół świetne zaplecze. Ludzi, którzy są im życzliwi, którzy znają, znają ten, ten biznes i też potrafią cię dobrze naprowadzić. I Dawid podsiadł to nie tylko Dawid podsiadł ale ta, ta cała banda, która jest w tle. Tak. I co jest dla ciebie z perspektywy artysty najważniejsze w tym wszystkim? Logistyka, czy jednak dobre pomysły, które, które są jakoś filtrowane, żeby były jeszcze lepsze? Hmm, no, tak, tak generalnie, jeżeli mój stosunek do tego, co robimy yy, w kontekście muzycznym, no to bardzo mi się podoba to, że dotarliśmy do miejsca po, po 10 latach, w którym ja faktycznie przede wszystkim mogę się skupiać na, na muzyce, na koncertach, na tym, jak no dotykają mnie generalnie tylko tematy yy, muzyczne, albo yy, mogę się podłączać do tych większych spraw, jeżeli mam na to ochotę i. i Ale ty i jesteś przestrzek. takim gościem, który ufa, słucha. Czy no, się to buntujesz maxa. i tupiesz nóżką? Nie będę. Nie, nie będzie kodlarskiej chodził po Warszawie i zaczepiał mi. Mm, rzadko się buntuję. Myślę, y, znowu, y, jako że chcę, żeby wszyscy mnie lubili, to staram się sprawiać y, tak, żeby też nie mieli takich sytuacji, w których m, ja czegokolwiek im zabraniam. Staram się szukać kompromisów, żeby, żeby się cieszyli ludzie y, dookoła. Y, więc. Pe pewnie były sytuacje, w których mówię, nie no dobra, tego nie róbmy, bo, bo mm. po prostu ja tego nie czuję, ale takich sytuacji było na pewno mniej. A powiedz mi, bo też rynek muzyczny się zmienił. Pracowali, ja pracowałem Kuba ze mną w młodzieżowej bardzo, bardzo stacji. Ten rynek mnie absolutnie przeraża. Ja, ja pamiętam tą, tą sytuację, gdzie artysta, tak jak w twoim przypadku, wydaje płytę, jest trasa koncertowa, potem przez dwa lata milczy, pisze, pracuje, po bożemu. pojawia się nowa płyta, jest po bożemu. Nie? I, yy, a teraz artysta. Wrzuca piosenkę, 10 singli przed, dwa kawałki potem na płycie, preorder, 15 postów, cały czas coś się dzieje, miesiąc później wydaje kolejną epkę. Mhm. I czy to nie jest tak, że, że ci artyści, pytam się ciebie z perspektywy artysty, artysty że to jest trochę teraz um, show showbiznes bardzo instant? Czy ty potrafiłbyś w takim trybie pracować, czy tutaj właśnie wspomniani ludzie wiedzą, jak cię prowadzić i jak do mm. odsiadły podejść? No. Mamy ten komfort, że, że nie pojawiliśmy się wczoraj w branży i możemy kontynuować jakieś takie swoje tempo. Wiadomo, że powoli się naginamy trochę i próbujemy dotrzeć do, 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 do wszystkich odbiorców. Założyliśmy TikToka na przykład i, i ja próbuję się odnaleźć tam. Nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Tym bardziej, że. No, no dobra, no, nie jest łatwe. <laughs> ja, ja chyba już nie próbuję zrozumieć tego, jak dzisiaj świat wygląda. Martwi mnie to jako muzyka z tej perspektywy, że mam po prostu wrażenie, że może jestem za wolny, za mało ambitny, że, że za mało pracowity, że, że, się, że jestem leniem, kiedy widzę właśnie intensywność wrzucania kontentu do, 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 dla odbiorców przez innych kolegów artystów 10 lat młodszych. Ale, Ale jest... potem jest intensywność trawienia i wydalania tego. Tak, że właśnie mm, nie mówię, że to, co teraz szybko powstaje, jest, jest gorsze, przez to, że po prostu mm -hmm. szybko powstaje. Tylko że to jest inny. Świat w, w tym sensie, że, że to się zmienia. Ludzie chcą mieć bardziej takie insta stories po prostu niż. Yy... Tak, tylko ja się martwię o tych artystów, nie? że oni po trzech latach takiego trybu, moim zdaniem, pójdą albo na, na rehab, mm -hmm. albo będą. No, na, na pewno jakiegoś mentalnego tak, po, po, pomocy tak specjalnej. Ale to wracając znowu do płyty. Utwór Diable nietypowy, ciekawy, mm -hmm. intrygujący, metaforyczny. I z tego tytułu, bym, z tej piosenki, bym wywiódł takie pytanie tylko bardzo cię proszę o szczerą refleksję. Miałeś kiedykolwiek kłopoty z prawem? E, chyba nie, bo chciałeś się wszystkim podobać. Tak. Raz, raz miałem taką sytuację, że, ale też nie wiem, czy tobie nawet nie mówiłem tego, że y, wspinałem się na takiej przedszkole i, i przyjechała on, I ona, potem policja. I musiała... Mówiłeś tylko, że podpaliłeś kiedyś kolegę, to, a, to już też, da, starasz się. A wspinałeś się na przedszkole i Tak. No. będąc w tym przedszkolu jeszcze... Nie, 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 to już byłem, już byłem w gimnazjum, e, ale tam z kolegą Damianem się wspinaliśmy na różne rzeczy, bo on bardzo był taki gipki. E, ale jakiś parkour, czy taka amatorka? Tak, ruchowa? znaczy nie, no on, on tak. ja. On był gibki, a ty mniej. Ja nie wyglądasz na gipkiego. No nie, nie, nie. nie, nie. Bardziej na Ale na rzut... uroczego. Ale rzutki uroczy. No, tak, no. Tak. I, co? I, co? i co? No i musieliśmy uciekać i pamiętam, że właśnie wbiegaliśmy po schodach yy, tam na któreś piętro, bo wybiegliśmy do klatki, co nie wiem, czy było co super jest pomysł. To zbrodnia? No tak, to było chyba takie naj, największe przewinienie, no jakichś takich mandatów za prędkość. No. Ale zrobiłeś coś, co było sprzeczne w ogóle z zasadami dekalogu? Kojarzysz więcej dekalog? O co to chodzi? No, większej rzeczy to jest na przykład Piotra Piotra hobby. Tak, tak. no, ale bo Poza nie zabijaj Tak. Zrobiłeś coś takiego, co jest sprzeczne z tym? Notujesz takie swoje moralne występki, czy? Nie pożądaj, co tam jest? Podpowiedz. Nie wiem, ukradłeś, poderwałeś komuś dziewczynę. Do czego ci moralnie bliżej? Myślę, że mo możliwe, że poderwałem komuś dziewczynę. Eee... Możliwe. Możliwe, no ale to jeszcze było w takich czasach podstawówka od 1 do trzy klasy, I wtedy dekalog nie obowiązuje? Eee, nie, nie, po prostu wtedy nie zwracałem na niego takiego. Ja o dziwo zaczęło, prawda? O dziwo, jak, jak, jak zwracam dzisiaj. Eee, eee... Czyli poderwałeś dziewczynę w podstawówce komuś. On tak. bardzo płakał? Nie lubił mnie za bardzo, no. Pamiętasz jego imię? Krzysiek, przeproś może. Przepraszam, Krzysiek. Ale myślę, że wyszło lepiej. Tak. No, że... że ty jesteś, byłeś z nią, tak? Yy, no, że on nie był. Tylko ty. A no a mnie też z jakiego powodu masz bagaiksa? najczęściej wyrzuty sumienia? I jak na przykład jak się one ustawiają w hierarchii te tematycznej? Ja na przykład jak mam niepozatwiane swoje sprawy, to nie mogę spać. Mhm. Mam, muszę, muszę się obudzić, zrobi sobie kartkę z priorytetami na, na, na rano. I dalej nie mogę spać, bo mnie wyrzuty. No, zawsze mówiłem, że spokojne sumienie to najlepsza poduszka, e, najwygodniejsza. A jakie, jakie to masz najczęstsze wyrzuty sumienia? Bo. Mm, no, bo nie byłem pewnie w stanie. Y no właśnie chodzi o to, że wszystkie jakieś moje wyrzuty sumienia są związane z relacjami damsko-męskimi, damsko więc też nie czuję się jakiś taki super na siłach, żeby, żeby w to mhm. wchodzić, ale, ale po prostu generalnie innych wyrzutów sumienia nie mam, a jeżeli mam, to są to rzeczy, które mogę jakoś naprawić albo, albo nad nimi pracować, ale raczej staram się i w środowisku zawodowym, jak i prywatnym być po prostu w porządku do ludzi, yy, którzy mnie otaczają i do tych takich, których tam. Mówisz, jak składą składał CV i podaniu pracę. Tak. Masz te roboty, ale to ładne. Zadzwonimy do pana, że broisz tylko w swoim życiu prywatnym. Chyba tak. Ale też ja, jesteś... niespecjalnie. No. Ale jesteś teraz poukładany prywatnie? Tak. Je jeszcze raz zadam to pytanie, bo chciałbym, żebyś nie miał wątpliwości. Jesteś szczęśliwy teraz? To, to o co pytasz? Słuchajcie, to może ja zadam pytanie takie tak, na uwolnienie. Czerwą. Zmieniamy temat, wybijałem piłkę na aut, i zaraz wrócimy. Dobra. Jaki jest twoje guilty pleasure? Guilty pleasure Dawida P. Może to być jedno zdanie. Najgorszym gościem, jakiego mieliście, już, już to wiem. Yy... Nie, jeszcze był Kizo. Niektórzy ja nie chodzą mam... wcześniej od ciebie. <laughs> wiesz. Nie, nie chodzi mi o to, że tak mało. Mam wrażenie, że tak mało satysfakcjonujących, od satysfakcjonujących odpowiedzi wam dam, bo na przykład. Uważam, Woj? że pytania są super, wiesz? Pytania są zajebiste. A, dlatego, że, ja, ja właśnie no, mam wrażenie, że nie dowożę. No ale dobra. Yy, guilty Pleasure u mnie jest problem z tym, że ja generalnie, jeżeli coś mi sprawia pleasure, to nie traktuję tego jako guilty. Yy, no dobrze, a inni? No, gdybym, yy, gdybym... Gdybyś był, no albo Kubą, czego mógłbyś się wstydzić, co lubi podsiadło? Yy, Yy, oglądanie Love Island na przykład. Wydaje mi się, że to jest guilty pleasure. Proszę państwa, skizo polskiego popu. Yy, rozmowę będziemy kontynuować za chwilę. Lo Dawid Podsiadło. Love Island oglądasz? No Maxa. A Hotel Paradise mniej? Nie, to jest za, za zbyt mocne. Zbyt kom... <laughs> Wracamy za chwilę. Wojewódzki Kędzierski. Partnerem podcastu jest Buch Bezalkoholowy. Naszym gościem, człowiek, który wy, wyprzedał i dał 80% narodowego już na przyszły koncert, jest z nami Dawid Zostały tylko szatnie i toalety. Mógłbyś nas w trzy minuty oprowadzić po tej okładce? Bo oh. jak ja czytam o tym, że to są skojarzenia z Szerżantym Pieprzem, to uważam, że to jest najbardziej banalna interpretacja. O co chodzi? Jaka historia kryje się w okładce? która jest ciekawa, jest labiryntem. Nawet mam wrażenie, że są flashbacki z X-Factora. Oj, tak. No to e o co chodzi? Co artysta miał na myśli? Dla jakiś... mnie taki Willy Wonka trochę. Tak, to się dużo przykola. dzieje, prawda? Ja sobie pozwolę. Na to... taki rozwiązać. lokalny z Dąbrowy Górniczej baskiat. E, jest, parę, jest parę takich e, ładnych zdań, które zostały powiedziane na ten temat. E, Maciek na przykład e, powiedział e, tak ładnie. Maciek menadżer wodzi. Maciek menadżer Wodzi. E, powiedział, że, e, że dla niego to jest trochę coś takiego, jakby, jakbym zaprosił ludzi do swojej głowy, a tam mm. e, cyrkowa właśnie taka. E, e, Taki, taki zbiór po prostu atrakcji. Sztuknisz z rublina. E, tak. E, jest to na pewno, przyjechał. Tak, jest, jest na pewno dużo rzeczy, które faktycznie miały miejsce. To jakbyś od, o, zaczął od tego. Od, no tu jest no. proces, prawda? Strajk kobiet. Staj kobiet. Staj kobiet. Ważna dla ciebie rzecz, dalej. Tak. E, no tutaj dziwna jakaś sytuacja, nie wiadomo. Opowiadaj ludziom, którzy tego nie widzą. E, <coughs> to maska. Bądź parażem. E, ale no w sumie nie wiem, co to jest. E, ale jest na przykład pani. Wydaje mi się, że Julia z balonem, mm -hmm. bardzo ładny. Tutaj można kupić bilety na, na jakieś wydarzenie. To prawda? Się nie wie. <laughs> bardzo ładnie opowiada. Dalej, dalej? No tutaj mamy, prawda, kolejka, są ludzie, jest parawan. Parawan, ważny element polskiego społeczeństwa. No, tak, tak myślę, my się tak, tak ja lubimy trybu... parawanami różnymi mentalnymi lat. Bo już jesteśmy na trzecim elemencie okładki. Mhm. Nie, no to jest tyle szczegółów. Generalnie pomysł był taki, żeby zmieścić to jak najwięcej odniesień do moich piosenek. A ta duża głowa twoja. Tak, to jest. Zastanawialiśmy się, czy to będzie creepy. Yy, takie przerażające po prostu. Nie jest creepy, ale dobrze. Jest trochę nie. A to mi przy, przypomina okładkę Radiohead, trochę ta głowa. Fajnie, mm -hmm. fajnie, to dobry zysku. A... Yy, było dopiero creepy, jak Dobre. ta krew z tej ryby na nią kapała. To było creepy. No dobrze, A, że... jesteśmy przy krwie i róże, głowa. A dalej, tam są 3X. Dalej mamy 3X. -y. No, no to tutaj moja yy, historia związana z Talent Show, ale też mi się podoba to, że jedno zgasło i to jest 20, wiesz o co? Ali? Wiem, gdzieś to. No twoje lata. Jest... Tak? Ja jestem tą zgaszoną gwiazdą. Nie. Dobrze, to jesteście dalej. tu, a ja jestem między wami. Mhm. Czy ja mogę ja to też jeszcze. Bo jest słuchajcie, bo razy. też jest tak, Kuba Orkiestra, gadaliśmy... OSP Nadarzyn, która z nami współpracuje. Czy mili ludzie? Byli na południowym startuje się z nimi to. Gadaliśmy tak. Gadaliśmy z Kubą o płycie Wojtek Nirwany z ukrytym kawałkiem. jest Wojtek Mecwaldowski. Jest to jest, on, tu? Na, jest na zebrze. Mhm. To właśnie. Czy są takie ukryte rzeczy, jak kawałek Nirwany? Mhm. Yy, który ty ukryłeś, ty wiesz i się bawisz i czekasz, jak ktoś to wskaże paluchem i powie Boże, przecież tu jest właśnie Mecwaldowski, którego ja nie zauważyłem ani... O, no widzisz, no to no, wydaje mi się, że aż tak nie ma, że jest jakiś taki łoli, który y, zmieni wszystko y, na tej okładce, ale... Ostatnio właśnie z moim bratem chyba przybliżaliśmy i, i staraliśmy się odszukać te rzeczy, bo tego się działo tyle i tyle osób to budowało, i, i to była tak długa taka przygoda, ta, ta sesja, że, że ja sam nie wiem, jakie tutaj się rzeczy kryją, ale, ale szukaliśmy i mówiliśmy, okej, okay, to jest na przykład postać z teledysku tapety, którego nikt nie, nie pamięta, który jest przepiękny. Dobrze, starczy no, widzę, że to że też nie, wiem. nie jesteś przygotowany. Tak. Nagrywając lata 20. szukałeś w swojej głowie przebojów, czyli sytuacji, że musisz mieć drugiego małomiasteczkowego. Czy byłeś od tego wolny? Jestem tutaj ciekaw jakie kłamstwo wymyślisz, że nie. Mm. <laughs> Jakoś byłem spokojny o to, że, że, że hiciki się wydarzą, bo ja jestem. Bezczelny. Nie, no bo ja jestem po prostu. <grym> z, zdolny. Zaprojektowany na hity. No I, i wydaje mi się w ogóle, że kontynuując myśl z, z wcześniej, Którą? że to jest rozczarowujące dla, dla odbiorców, którym się ta płyta nie podoba, że ja kolejny raz robię jeszcze większy krok i tak. Popowo? Popowo, że, że właśnie. Oni, oni, tak mi się wydaje, że obdarzymy takim zaufaniem, które mówi: Dobra, to będziesz robić ciekawe rzeczy, które będą wymagały trochę więcej od, od odbiorcy. To nie będzie takie przystępne i proste. Moim zdaniem i tak zachowuję umiar w tym, że y, mimo tego, że muzyka nie jest jakimś ogromnym wyzwaniem, y, żeby się do tego przekonać, że, że to wpada w ucho po prostu, y, to że, że Ale tak, każdy wszystko... utwór musi mieć tego typu dla ciebie charakterystykę, bo tutaj są utwory. Nie, nawet utwór z Kasią no, 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 Nosowską, które mam wrażenie nie wypada nazwać przebojami, tylko nazw na, wa warto nazwać utworami, wiesz, dziełami sztuki muzycznej. To jest <grym> chyba atut. To mówię ci jako osłuchany facet. No, no druga część płyty na pewno jest, jest bardziej yy, szlachetna. Znaczy tak, w takiej nomenklaturze, która wydaje mi się, że a że się odklejasz od tej skromności wreszcie wokół tej dyskusji. Ja mam coś takiego, ja bardzo lubię te utwory i te taneczne i te, które są krótkie i, i mają powtarzany refren i te, które są czymś co dotyka Gdzieś tam bardziej... Ale nie denerwowałeś trzeli. się, kiedy wypuściłeś post? Krótki numer, świetny, dynamiczny, bym powiedział. No, murowany hit i nagle się okazało, że on nie rozbił banku. Nie, mhm. nie, 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 nie był okupantem, przepraszam za to niezręczne słowo, list przebojów. No tak, ale to moment, w którym yy, byłem w stanie na każdym polu yy, triumfować już, już minął, nie? Ja, ja teraz... Yy, mogę sobie spokojnie robić swoje i... Normalnie lek I, lech, my, co? i, i, i mogę, mogę właśnie bez tej presji już działać, bo y, cały czas gramy y, świetne koncerty, ludzie wychodzą Ale... z nich zadowoleni, a... Za, za rok grasz ten narodowy. Tak. Czy można w tym kraju zrobić jeszcze coś więcej? Czy ty już jesteś na takim momencie, że no kurczę, sam siebie będziesz zaczynał przeskakiwać powoli? Hmm. Bo zaraz ci powiem, do czego, do czego piję. A propos twojej płyty. Dobrze. Mam tylko coś takiego. W sensie znowu trochę o tym nie myślę. Nie myślę o tym, że to jest historyczne wydarzenie. I. i w sensie mieliśmy taki moment trochę, jak, jak dostaliśmy zdjęcia z Times Square, że akurat byłem z moją rodziną. No tam Polacy już bywali. w okolicy Koleżanki twoje premier. bywały. Tak, tak, wcześniej. tak, tak. Ale, ale było to dla mnie niesamowite, bo, bo cały czas wracaliśmy sobie do tego, jak 19-letni Dawid y, jechał do Warszawy, spotkać się między innymi z tobą i śpiewać, i, mm -hmm. i starać się zdobić serca y, milionów Polaków. Pamiętasz, jak ja ci powiedziałem, nagrywaj płyty. Jasne. Powiedziałem ci, nagrywaj płyty, poznaj menadżera, rób karierę. Pamiętasz, jak ci to powiedziałem? Jak, jak dziś. Te mhm. słowa dudnią mi w sercu do tej pory. Ja was oglądałem wtedy. Niesamowite. Wspaniałe. E... Oj się popłakał. <laughs> Wiesz, mamy to. E, ale i to było dla nas takie uderzające, że. No dobra, czy... Na które ty teraz odpowiadasz pytanie? <laughs> Na to... Czekaj. Siódme w <laughs> Nie wiem, nie wiem, ale chodzi o to, że to dla, nas było to ta... <laughs> dla nas było totalnie szokujące to, że serio, my z tej Dąbrowy Górniczej jakby teraz to Mama życie... Marzena. wygląda. ma tak, żena. Tak, tak, to wygląda skład. tak inaczej i teraz jakby w Nowym Jorku w tym momencie migam sobie po prostu y, promując mój nowy album, co oczywiście dla nowojorczyków ma małe znaczenie, ale... Jest dużo Polaków. Ale poczekaj, ale, 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 ale dla nas to statystyki? było ogromne. Czy ktoś tam rzeczywiście po tym wyświetleniu tego nowego. Jorku Jesteśmy w stanie to śledzić. Z IP tam wiesz. No. Jesteśmy w stanie widzieć. A tylko, że no, nie, nie policzymy, to musiałyby być duże liczby, żeby widzieć ten ruch. A no, jak podsiadło, to duże liczby. A, a odrobinę Jasne. goryczy możemy też w, i takiego ser serio? O, trudno. Bo masz 29 lat. I ja się hmm. tak zastanawiam, bo miałem takie wrażenie, kiedy byłem na twoim koncercie na openerze z zespołem, z orkiestrą, z przybudowkami. To chyba był fragment tej trasy leśnej, tak? A, tak. tak. Na tym ja się open zastanawiam tak. na ostatnim openerze. Oczywiście. Co, co do Lipada taki show. Eee, <noise> zastanawia mnie, czy dzisiaj 29-letni Dawid nie jest zakładnikiem jestem ciekaw no. Piotr, Twojego zdania takiego Dawida sprzed 5-10 lat bo tamten się określił i sobie poradził. A dzisiaj nowy Dawid może być ryzykowny. A wiesz, skąd wys wysnułem taką teorię? Jak patrzę na Twoją konferencjorkę, to mam wrażenie, że ty czasami celowo próbujesz włożyć krótkie spodenki, a jesteś 29-latkiem i ludzie pójdą za tym 29-latkiem. Hmm. Słyszałeś o tym? Myślałeś o tym? E, czytałem w ogóle, e, przywołam teraz jeden artykuł, e, który czytałem na swój temat po jednym z koncertów w ramach tam, e, letniej trasy. Mm -hmm. Letniej trasy. E, <laughs> widzisz, jak jestem już świadomy marek i taki, takich rzeczy. Letnia trasa, bo letnia, było lato. Letnia trasa. E, Niesamowita kompetencja. Po, po jednym z tych koncertów właśnie pojawiło się takie zdanie, które chyba dlatego tak, tak jakoś przeżyłem, bo wydaje mi się, że w jakimś sensie jest w tym coś prawdziwego. I, I tam było coś takiego, że, dobra, no koncert, wiadomo, był spoko, jakby starają się, umieją to robić, dobrze są zgrani, wszystko jest fajne, tylko że męczy mnie strasznie. To, że Dawid cały czas udaje tego neurotycznego idiota. Nie, nie, niezdarno zabawnego chłopaka, który dzisiaj już jest zdarny i zabawny. Tak, i zacząłem się zastanawiać, czy robię to, bo wygodniej mi jest kontynuować ten wizerunek, i, 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 i po prostu wiem, że to się sprawdza, wiem, że to ludzie polubili, więc nie mogę nagle zacząć być właśnie taki pewny siebie. Czy, czy jednak dalej, jakby to jest naturalne i autentyczne? I nie inny. wiem, nie wiem. W sensie. To, to nie, to znajdźmy odpowiedź, bo ja uważam, że to jest. Ja nie robię tego co z wyrachowania. Gdzie... To nie jest. Nawet na tym koncercie zamkniętym, Piotrusia, nie było, co no. zrobiłeś dla przyjaciół no, narodowym. Nie, przyjaciół. nie, był, był. był, 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 był znaczy nie dojechał. Z Sokołem gdzieś się zgubili. Przepraszam. Chodzi o to, że też miałem takie wrażenie, grupa moich przyjaciół, że ty myślisz, jak ich rozbawi. O tak, tak. To na pewno. A oni nie oczekują tego. O, to musimy pogadać. <laughs> Oj, ja... No nie wiem. Ale co, myślisz, Pani? że to ty się zmieniłeś, czy nie ufasz, że ludzie się zmienili? Dostałeś gigantyczny kredyt zaufania go. A, a ja myślę, że ludzie oczekują wbrew pozorom tego. To tak jak idziesz na Nosowską i liczysz na to, że ona po prostu będzie stać jak kamień i nie będzie się ruszać. Mm -hmm. A jak idziesz na Kazika, to on robi te dwa kroki do przodu, dwa do tyłu i robi się kierkę z ręki. No tak. Że to jest element ciebie. I miałem pierwsze Ale pytanie Ale to ty decyduje tak. o tym, jakiego ja elementu się. elementem jest. Ciekawe Dlatego jestem... Przepraszam. Poczekajcie, bo ja, ja chciałbym... Zapisałem sobie pierwsze jesteś, pytanie, które jesteś, miał otworzyć. Jesteś w nazwie tej audycji. <grym> Ale mogę? A, Dobrze. Ja nie Ile jestem. podsiadło w 2022 roku na scenie jest w Dawidzie podsiadło? Mhm. Mm. Bo to czasami, wiesz, to, to jest pewna dysproporcja tego, jakim ty jesteś. Ty byłeś, a jesteś. Wydaje mi się, że y, y, jakimś takim wyzwaniem w moim życiu jest to, że ja w życiu prywatnym próbuję być cały czas... Tym, tym gościem, który, którego wizerunek tworzę. Y A ty tak. tworzysz wizerunek? No, wypowiadając się publicznie, biorąc udział w różnych, różnego rodzaju takich rzeczach, które, na które patrzą ludzie, wydaje mi się, że się przykładam do tego, jak, jak jestem postrzegany. Ale to nie jest wizerunek, to jest osobowość. Okay. Ja cię trochę znam z kulis i nie, nie zauważyłem radykalnego cięcia. Zobacz Krzysiu Materna na scenie, Wojtek Mann na scenie prywatnie. Dwie różne persony: okay. Doktor Jekyll Mr. Hyde. Ty jesteś doktorem Jekyll na pełen etat. Fajnie. Tak mi się wydaje, Piotr. Mhm. Wydaje mi się, że tak. Że akurat miałem to szczęście, że to się sprawdziło, w sensie, że od początku mogłem po prostu y, być sobą. Tylko że faktycznie, dlatego ten artykuł jakby pamiętam, bo zacząłem się zastanawiać, czy w ciągu 10 lat faktycznie nic się nie zmieniło i dalej mogę być tym gościem i, i brzmieć autentycznie. Bo ja pamiętam ten koncert, o którym ten y, pan mówił, mhm. i, i nie pamiętam, żebym udawał zachwyt publicznością, nie pamiętam, żebym mm, mówił rzeczy, żeby sprawić im przyjemność. Które nagidałyby moją prawdę. Chodzi o to, że, że w pewnym momencie to, co było zabawne, yy, stało się Twoim repertuarem, czyli konwencją. Mhm. I to było widać na tym koncercie leśnym. Chodziłeś, nie patrzyłeś na widownię, patrzyłeś na scenę, rzucałeś jakieś takie urywane sensy, nieposkładane zdania, i miałem wrażenie, że sam źle się w tym czujesz. Okay. Mówię jako przyjaciel, pamiętaj. Rozumiem, nie, spokojnie. Yy, wydaje mi się, że to, to, to jest jakiś moment, yy, w którym mogę yy, trzeźwiej na siebie spojrzeć i, i trochę. Zastanowić się, co będzie ze mną dalej, bo, no bo faktycznie udawanie nastolatka, kiedy mam 30 lat, no, może zacząć irytować, a nie, nie bawić, nie? Piotruś? Słuchajcie, bo y, ja mam takie pytanie, już chciałbym zająć się płytą, dobra? Bardzo dobrze. Y, I jest utwór O czym śnisz? O... Jest Sanach. Mhm. I poza tym, że ja przypomniałem swoje, sobie swoje dzieciństwo, bo tam jest muzyczka, me, melodyjka, jak z gierki komputerowej, to nie wiem, czy. Ja mówię tutaj o osobistych, stricte odczuciach, a propos tego kawałka. Ja mam wrażenie, że to jest takie przekazanie pałeczki trochę: że ty, Sanach, podajesz pałeczkę i mówisz: Masz, idź. Narodowy, następny jest Twój. No tak mi się wydaje, że, że Zuzia to zrobi. Że to jest jako kolejny pierwsza. artysta, przepraszam, który ma szansę zrobić to, co ty zrobiłeś w ciągu ostatnich 10. Lat. A ja myślę, że nawet bez tej pałeczki Zuzia sobie świetnie. O podali. jasne, że tak. Gdyby sumować torwary, na których ja ostatnio byłem, to ona by zagrała w Chorzowie i na Narodowym Live'a. Jasne, że tak. Na dwóch scenach. Nie, Zuzia jest jakby to, to się po prostu pewnie wydarzy i to pewnie szybciej niż niż później. Dodajmy, y... że jest młodsza od ciebie. Jest młodsza ode mnie, to prawda. No ale ja już to zrobiłem, nie? Y... Szczelny, Zarozumiały. <laughs> nie, no chodzi mi po prostu o to, że. Dobra, nieważne. Y... To, to miał być żart. Y... Zuzia jest dużo lepszą artystką ode mnie i, i zasługuje na na jeszcze dużo lepszy? praise. Nie z mojej perspektywy, w sensie podziwiam ją za naturalność, o, 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 o. niewinność. I ty i ona znaleźliście super przestrzeń, własny język, mm -hmm. własne metafory tak. i niebanie się własnych słabości? I na scenie i. Niebanie. No. Nie banie. To jest dobre słowo, nie zajmista, banie. O Niebanie. nie, rozumiem, nie banie. Czy wracając do płyty, trochę utwór nie lubicie, ale czytany szerzej niż, niż sam tekst. Zdarzyła Ci się taka sytuacja w życiu, że gdy nagrywałeś numer, bo byłeś bardzo szczęśliwy, ten numer był szczęśliwy, ale zanim pojawiła się płyta, to utwór stracił swoją życiową i szczęśliwości aktualność. E, oczywiście, no, proces tworzenia płyty zazwyczaj trwa w przypadku pierwszej płyty miesiąc, w przypadku drugiej nie pamiętam, w przypadku trzeciej rok, a w przypadku czwartej. Yy, dwa lata. Telsi swoją pierwszą płytę w sześć godzin nagrali Nice. Yy. <laughs> <laughs> bo taki mieli budżet. <laughs> no. Ale co, i zdarzyły się piosenki, które na płycie już traciły adresata? Tak, tak. Znaczy m, właśnie to jest piękne w piosenkach, że one nigdy nie tracą adresata. One zawsze będą o tym, co przeżyliśmy i zawsze będą prawdziwe. I, i, i ja akurat uwielbiam wsadzać swoje własne przeżycia i historie yy, w teksty, bo dzięki temu daję temu jakąś taką Chwilową nieśmiertelność, przynajmniej yy, jeśli chodzi o długość mojego życia. Yy, ty się gdzieś wybierasz? Przepraszam, Tomar, Bo tutaj jest ten utwór Mortis, trochę. Tak. Mori. Mori. Przez Mori. 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 Yy, no dobra, ale to dygresja. Yy, nie wybieram się nigdzie, chociaż jestem gotowy. Yy. <ścoughs> nie, nie jestem gotowy. Nie, mówisz, mówisz i z Twoich tekstów, już od paru płyt, szczególnie ostatniej i przedostatniej, wynika, że miłość jest przestrzenią, wokół której. Wszystko w swoim życiu jest najważniejsze. Tak Ona jest. jest osią centralną. Wiesz, że w języku bankowym jest to najbardziej ryzykowna życiowa inwestycja? No tak, ale to, to nie jest moja decyzja. To tak po prostu jest. Tak jestem yy, po, po, podpinany kablami yy, w środku, że... Yy... Ja nie mam na to wpływu, że, że to jest akurat dla mnie najważniejsze. I, i staram się w sumie zrozumieć dlaczego. Tak, dziwnie zacząłeś mówić, bo chciałeś to obrócić w żar. Tak, tak. Nie, <grym> serio. nie, jesteś na scenie. Wiem, nie, wiem, Serio, bo ja nie chcę. My ci nie zadamy, bo nie jesteśmy programem brukowym, żadnego pytania odnośnie Twojego życia, kim jest Twoja partnerka. To jest Twoje i jej. To, jest, to są Wasze światy. Natomiast bardzo mnie ciekawi, że, że jak zwalić się związek, to zwalić się świat. i Czy masz tego świadomość? Tak, jest. Przeżyłeś to. Przeżyłem to nie raz, hmm. Ale nie mam, tak jak mówię, nad, nad tym kontroli. To, to po prostu się dzieje i yy, dzięki temu powstają kolejne piosenki, więc to jest jakaś taka. W sensie to nie jest tak, że razem z tym traci się sens yy, życia, tylko nie, po prostu jest nie, trudno nie, nie jest tak? żyć. Ale ja, ja nigdy nie. Nie, nie, nie stoczyłbym się jakby za daleko w tym sensie, że mam świadomość tego, jak jednorazowa jak jednorazową przygodą jest życie, i, i nie mam zamiaru tego tracić. Nawet jak życie bardzo boli, to, to chcę w tym być tak, i czuć to. Co? Ja kiedyś. Bo chcę Ci zadać pytanie i, i, i dam Ci 30 sekund na zebranie myśli. Dobra. Y, nie wiem, co, co Ty Piotr czuć. Zrobię. Ja pojechałem najbardziej szalonego z miłości. Jakieś pojechałem na 20 minut do Nowego Jorku. Spotkałem wow. się ze swoją dziewczyną, która wtedy tam mieszkała. E, I wsiadłem do kolejnego samolotu, który wracał. Co ty zrobiłeś najbardziej szalonego? Dużo rzeczy. Yy... Takie, o których możesz powiedzieć. No właśnie. Ja poleciałem e... kiedyś do Skandynawii też. Nie na 20 minut, trochę dłużej. I wróciłem. Słodkiem. Cieszę się panowie. E, kiedyś wam opowiem. Oświadczyłem się gitarą kiedyś. Gitarą? Ale co, dałeś gitarę? Ależ... Nie, jechaliśmy samochodem i otworzy... dałem ten taki na, na pierścionek. Mhm. Ona otworzyła, tam była kostka, bo ona marzyła o gitarze. I poszła do bagażnika i wyjęła gitarę. Czyli ty się nie oświadczyłeś? No, oświadczyłem no, się tą kostką. Czyli to była kostka zaręczynowa? Kostka zaręczynowa. I dzisiaj ta gitara stoi? Dobrze. Słuchajcie, ja jeszcze mam takie śmia mhm. śmiałe twierdzenie jedne, że ty... A co dzień dla ciebie mówi twoja dziewczyna? Mm... Dawcia, Dawcia, słuchaj. Dawcia, naprawdę? A do ciebie? Nie mam dziewczyny. Naprawdę? E, mówi, e, e. Tak mówi. A co? To ja już chyba zdało znam. to pytanie. Nie, bo chciałem się dowiedzieć. Dawcia, to słodko. A, A Dawcia, mam. no, no. Dawcia, yy, słuchaj. Gitarzysta, mówi. Czy ja mogę mieć takie, takie śmiałe twierdzenie, że podsiadło trochę wyodrębnił nową kategorię popu, czyli podsiadło pop? Mm, że ty jesteś nie. troszeczkę niepodrabialny, mimo że mówisz, że wydajesz bardziej popową płytę niż ostatnio, to myślę, że ty na to zwracasz uwagę, bo ewoluowałeś Kuba, bo przesłuchał styliard płyt, ale nie y, tacy y, ekstremalni fani, tylko twoi słuchacze, którzy przychodzą na ten koncert i słyszeli poprzednią płytę i tą płytę. <laughs> I jeszcze <laughs> pierwszą. Mam wrażenie, że faktycznie. Y Średnio ufam komuś, kto śpiewa moje piosenki i moje teksty, że, że, że rzadko kiedy udaje się to jakoś obronić i żeby to było fajne, co jest trochę przerażające, no bo, bo to by świadczyło o tym, że, że, że te rzeczy nie są y, obiektywnie dobre. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak y, obiektywizm. A kowerują podsiadło? Tak, zdarza się. I w sensie jest, y, jest parę osób, w sensie... Y, Śmiałków. Parę osób... Które jak widziałem, jak to. Jest na przykład Wiktor Waligura, y, niesamowity młody chłopak, który ma taki talent, że. Nawet chyba wczoraj do niego napisałem, że. Y, y, A ja, on śpiewa twoje ty piosenki? To jest tak, jego repertuar? Nie, no on, 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 on śpiewa wszystko i śpiewa to najlepiej na świecie. Jest, jest niesamowity, naprawdę. Obczajcie sobie jego rzeczy na YouTubie. I, i wczoraj nawet napisałem do niego, to, to właśnie trochę takie. Lech, ale ale <laughs> napisałem do niego w tym sensie, że. Mam ochotę pisać piosenki, żebyś ty je jakby śpiewał, bo robisz to tak lepiej ode mnie, że, że jest to niesamowite. Nie to torwaligura. Tak. Dobrze. Dobrze wiedzieć, że mamy kogoś, uh -huh. kto jest lepszy od ciebie. Oj, tak, jest mnóstwo właśnie. O to chodzi, że mi się wydaje, że u mnie chodzi o coś innego. Że, 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 że to... no, może faktycznie to jest. Ja mam wrażenie, że to nie jest ludzie gatunek. ciebie lubią z litości, wiesz? Tak. Twoja opowieść prowadzi mnie do wniosku. Ludzie cię wspierają z litości. Jesteś nikczemny i daremny. Słuchajcie, czy ja mogę jeszcze jeden kawałek... A o... czy on ci odpowiedział na pytanie w ogóle? Nie wiem. E, czy ja mogę zadać pytanie jeszcze o jeden kawałek, Pewnie. a potem zrobimy zwrot akcji, bo chciałbym zmienić temat. Ale nie, okay. okay. e, e, e jeszcze też o płycie. mamy jeszcze Tak, tak. Mamy, mamy dużo. Ja ale teraz... Maciej, Wojt menadżer prosił o rozmowę o płycie. Ma... Ale zacznę, z... 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 już nam kopertę. Że już. Między paluszkami. Dobrze, ale Mori, mori bo <laughs> mori. z ten u... Och, tak jak w przypadku postu, też spotyka się z jakąś nadinterpretacją tych, którzy, tak? którzy piszą, że to jest bar... taki smutny kawałek, który wręcz zachęca do takich radykalnych rozwiązań. Oh, wow! To jest ciekawe. Podobno jest to utwór, który rzeczywiście kosztował Ciebie wiele emocji. Tak. I Ty, tak jak. A to wtedy płakałeś, jak pisałeś, tak? Tak, pierwszy raz mi się to zdarzyło. że no, Zawsze tak zazdrościłem i czułem się taki trochę gorszy, jeśli chodzi o muzyka, który komponuje rzeczy i pisze teksty. Bo, bo wiele słyszałem o tym, że no, przy tym tekście wypłakałam może łez i to trwało trzy dni i przyszliśmy i odwodniłam organizm. Tak. I miałem tak... Kurczę, to może moje teksty nie są aż tak prawdziwe, bo, bo nie płakałem chyba jeszcze przy pisaniu. Ale Mori faktycznie było takim utworem, przy którym, yy, przy którym to się zdarzyło i yy, to było piękne, jakieś takie oczyszczające i, i, i fajne. Chociaż możliwe, że w międzyczasie zacząłem sobie pozwalać bardziej po prostu na, na, na wiarę w to, że Moje życie jest po prostu już związane z muzyką na stałe i ja po prostu będę teraz na pełen etat muzykiem. Że, że nie walczę już o to, żeby widzieć siebie w jakiejś takiej innej roli. Ja ci ja, ja, ja utrudnię trochę te Dobrze. dywagacje, bo m, takie obszary tematyczne, w których czujesz się najswobodniej, to jest miłość, to są aspekty związane z popularnością i jakaś tam mała opinia społeczno-polityczna, mhm. społeczna. E, ale jak... Nie wiem, to będę mówił zespołami, zespołem z mojego pokolenia. Jak słuchałem tematów na Joshua 3 YouTube, a potem na Actung Baby, to to są dwa różne zespoły. Mm -hmm. I nie lubisz takich szarsz tematycznych. N powiedział ci ktoś, że ta płyta brzmi trochę, jakby to była odrzuty z sesji małomiasteczkowego? Jeszcze nie. Ale nie czujesz się zakładnikiem tematów, obszarów liczby. Nie, mam wrażenie, że, że napisałem. Yy... Nowe historie, w sensie nie, nie, nie opisywałem nigdy tej samej historii dwa razy. Każda piosenka czy jest... Stare są tematy, ale nowe są historie. Tak, no tematy w moim życiu po prostu. Wydaje Znasz mi się... Jana Rapowanie? Znam jakby twórczość. Nie, nie ja wiem, mam takie wrażenie, że Jan tak. Rapowanie, jak pisze tekst, to mówi: O, szedłem już tą drogą, cofnę się, znajdę własną. Fajnie. Inną. A, a nie, 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 nie ten? Nie, nie kusicie coś takiego? Kusi mnie i y, mam w głowie, tylko że trochę wiem, że tutaj myślę, że trafiasz w sedno w tym sensie, że... Mm, Przypomnijmy, czyje to było pytanie? Twoje, Kuba. Dobre, że, dobre. Dobre pytanie. Bardzo. W tym sensie mnie y, ogranicza to, że wydaje mi się, że sam tego nie ogarnę, że potrzebuje się zdarzyć z kimś innym, i, I dlatego podjąłem parę jakichś takich zaproszeń yy, niedawno i, i zresztą... współpracy, kolaboracji. Tak, Ale... i, I jutro nawet no. <laughs> mam pierwszy dzień w studiu. Yy, Z kim? Zobaczymy, zobaczymy. Tylko inicjały powiem. Nie wiesz, do kogo idziesz z do studia? Polski? Uważaj, tyle, tyle zboczeńców jest. Polski, polski. Nie, nie, tak serio to spotykamy się po prostu... Muzyk, wokalista? Z Witą się spotykamy. <głos> <głos> Dobra, ale Kuba to powiedział ciekawą rzecz. Powiedziałeś mm -hmm. o Joshua Tree, Tak. powiedziałeś o Achtung Baby, tak. a potem był pop. Uh -huh. Więc to jest po prostu przeginanie, przeginanie pały przez pana z biografii y, YouTube wynika, że kiedy zebrali się, żeby zagra zagrać Achtung Baby, powiedzieli sobie, albo będziemy nowym zespołem, albo się rozchodzimy. I teraz jest pytanie, czy da Podsiadło dojrzeje do takiej decyzji. Albo wymyślę coś nowego, albo znowu będę opowiadał e, no te same historie. Albo poczekaj, One są to jest... stadionowe, ale ja mówię o wewnętrznym spełnieniu, a nie Bardzo, wewnętrznym... zajebist... przepraszam, bardzo fajny moment. Kopnąłem się? Nie, to tak. jest noga stołu, przepraszam. E... Wydawało mi się, że to moja. Nie. <laughs> Może być cierpiał coś innego. Albo ktoś inny. To moja noga. Dobrze. Super temat. Nie miałem czasu, żeby się nad tym zastanawiać, bo miałem wrażenie, że piszę o rzeczach, które dopiero co się wydarzyły, co, które zmieniły moje życie w jakimś sensie. I możliwe, że przy następnej płycie miałbym taką refleksję, miałbym taki moment, w którym y, powiedziałbym sobie dobra, o tym już pisałem, już nie, nie trzeba o tym więcej mówić, zobaczymy. Chociaż y, dwie, dwie jeszcze rzeczy, mogę jeszcze, zdążymy jeszcze? Cześć, tak, tak tak, mowa, y, tak, tak, rób. Ale nie przyspiesz. Kasia Nosowska kiedyś y, udzieliła takiego wywiadu, w którym, y, jeżeli dobrze pamiętam, powiedziała coś takiego, że, że Sama o sobie jakby myśli w taki sposób, że jest to w miarę urocze, że od 20 lat pisze o miłości, a za każdym razem robi to w inny sposób. I, i to mi się mega podobało, i że znajduje różne jakby słowa i różne konteksty, żeby o, 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 po prostu o miłości opowiadać. Więc nie, nie boję się tak jakby prywatnie, że, yy, że będę w kółko gadał o tym samym, bo mówię o tym, co jest dla mnie ważne, a, a te tematy yy, w takich proporcjach raczej zajmują moją codzienność. Natomiast yy, jakby nie wiem, czy przestałbym to robić przez to, że. Yy, w sensie zawsze, jeżeli będę wydawał płytę, to znaczy, że jestem w miejscu, w którym czuję się dobrze z tym, i przynajmniej na razie, na, na razie sobie mogę na to pozwolić, na taką, taką swobodę. Yy. A jak twoja mama dostała Przecież... tę płytę i posłuchała tego ciągu piosenek od wesołych, zabawnych w roku mm -hmm. takiej szarości mroku. I, I głębokiej refleksji. Co powiedziała? Eee. Mamcia powiedziała, że. że piękna ja płyta. Jak to Mamcia? <gadamy <gadamy> zaraz wracamy. Wojewódzki Kędzierski. Pogadamy trochę o byciu, byciu mamisynkiem, mami synkiem, bo każdy z nas w studio ma tak, taką. No, no określamy określamy Trzech mamy. Tak, 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 zaraz tak, porozmawiamy. Jak mamy marzenie, to jest Pozdrawiamy panią Marzenę. Dziękuję. Wojewódzki Kędzierski. To my, Wojewódzki Kędzierski, Dawid podsiadł naszym gościem. Ja chciałbym teraz y, zapytać jeszcze o kawałek Mori. Potem Kuba przejmie pałeczkę. Potem to ty ja masz tą pałeczką? Bo no, no, lubię. <grym> Oglądam ogl 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 takie filmy, że to jest y, meritum, y, scenariusza ja nie tych filmów. E, potem ja biorę piłkę i niczym Tomak Haj to wykopię ją w trybuny i będzie zwrot akcji, dobra? Okay? To teraz Róbuj ten tak. utwór Mori. Mówiłeś o tym, że powstają utwory i potem jest pewien taki dualizm. Że ten utwór Mori jest dość taki, sam powiedziałeś, kosztował ci wiele emocji. Mm -hmm. I potem grasz to na tym narodowym tak. i jesteś w zupełnie innym stanie psychicznym. I ja zawsze chciałem się zapytać artysty, jak to jest, żeby w, w sposób wiarygodny odśpiewać utwór, kiedy twój nastrój jest zupełnie inny i twoja głowa jest zupełnie... I okoliczność jest taka festyniarska, a on powstawał w takich mrokach twoich tam, wiesz. Czyli paliłeś blanta, wiesz, i... wiesz no, to o tym tak, pogadamy. Tak, ale to jest banalnie proste, bo mm, my mamy tak, tak stworzone środowisko sceniczne, yy, że kiedy gram Mori na żywo, to myślę tylko o tym, że, że to się dzieje. W sensie nie, nie myślę o... O niczym innym tak naprawdę, w sensie myślisz, w ogóle tak mam. dwa tysiące biletów bym sprzedał, tam widzę wolne miejsca. <laughs> może, może tak coś przelatuje Ale, przez głowę. <laughs> bo jeszcze jako, jako człowiek, który no, na scenie nie występuje, gadaliśmy z, ja z, powie, opowiedz, z, gadaliśmy z piłkarzami i też z Kubą gadaliśmy, bo byliśmy niedawno w Madrycie, to jest za granicą, że piłkarze wychodząc na Murawę, w ogóle nie, 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 nie słyszą tego, co się dzieje na trybunach. Nie Oni już na to uwagi widać, że są odcięci. Oni tak, są odcięci, widać. nie? Czy ty... do Roberta Mordo? Mordo, w ogóle nie odwrócił nic. się. No. Nic. Oddaj pieniądze, nic. Ale po polsku czytaliście? Nie, Mordo po hiszpańsku już <laughs> y, Czy ty wychodząc na scenę, bo, bo te smoltoki ci się zdarzają, ale to tak. jest tak. w przerwach między piosenkami, nie? Tak, kiedy no w jest, jest mniej. taki moment resetu między piosenkami jest? Że ty wtedy się możesz skupić na innych rzeczach niż tylko to wykonanie? Hmm. Znaczy. Teraz faktycznie miałem dość duże te koncerty i, i to jest duża produkcja, logistyka, mamy dużo komunikatów, których ludzie nie słyszą, a które informują nas o, tych, o tym na przykład, czy, czy winda na scenie jest na dole i czy zginiemy, jak pójdziemy w tamto miejsce na scenie. W sensie to dużo się dzieje w międzyczasie, więc mm -hmm. akurat przy, tak, przy wydarzeniach w takiej skali, yy, no muszę być trochę świadomy tego, co się dzieje, czy, czy, czy nie ma jakiegoś wypadku, czy... Czy wszystko jest ok I jakby mieć taką kontrolę. Ale staram się w momencie, kiedy gramy piosenki, po prostu się tym cieszyć i bawić, bo y, mam dowody na to, że kiedy my się najlepiej bawimy, to bawią się dobrze też ludzie, którzy są na koncercie, a, a chociaż w Polsce jest to reguła. Tak, tak. tak. To nie tak, tak. jest reguła. Tak słyszałem, że śmiesznie na planie, dupa na ekranie. O. A gdyby w Twojej miejscowości, dobrowa górnicza, tak. powstała kapsuła czasu. Kojarzysz takie? Oczywiście. Czekcie? I mógłbyś tam umieścić jeden utwór dla potomnych, dla historii, serią, to który byś wybrał z tych swoich? Z moich? Tak. Wszystkich? Mm -hmm, z twoich? Ciekawe, wczoraj oglądałem taki filmik e, o właśnie Radiohead i mm -hmm. jak Tom York został zapytany o swój naj, najważniejszy utwór w historii, to wtedy powiedział, że How to disappear completely. Mm -hmm. e, I w, o, oglądałem właśnie dlaczego ten utwór jest taki wyjątkowy, taki, taki materiał, e, więc wiem co on by wybrał, <laughs> ale jak hmm. będzie naszym gościem, to zweryfikujemy, czy nie kłamałeś. Okej. Okay. A ty? Eee. No, myślę, że masz w głowie gradację tego, co jest dla ciebie ważne, co ma ten ciężar Ale... gatunkowy, co ci leżało na duszy. Ale ty mówisz o takim utworze, który chowamy dla potomnych, tak. jako wzorzec podsiadło. Tak, znaczy, że był kiedyś taki Dawid podsiadł i zobaczcie, to jest zapisane w czasie i przestrzeni jego wrażliwość. No. Hmm. Hmm. Trudne to jest o tyle, że jestem pod wpływem, tej płyty najbardziej i y, 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 y boję się, że to będzie takie y, y, nieobiektywne, y, zmącone. Y, patrząc na to, jak, jak ludzie reagują na rzeczy, to możliwe, że byłby to nieznajomy, chociaż mm -hmm. nie czuję się już jakoś bardzo blisko tego utworu po tylu wykonaniach. Y, trochę, na przykład w przypadku nieznajomego jest to, o czym ty mówisz, bo Mori jest bardzo łatwo grać teraz, no bo grałem to cztery razy publicznie, a a nieznajomego grałem pewnie już tam już sto I nie, ileś. nie ma tych emocji? I no, są inne. Na, na czymś innym okay. się skupiam. Cieszę się tym, że ludzie to śpiewają. Czułkowski, takie tango. By, na przykład, że wyciągam po prostu. Czy bal wszystkich świętych? Że, <grym> że wyciągam. No pewnie ta, takie tango bardziej. Że wyciągam e, e, odsłuchy <grym> e, z uszu i po prostu nie muszę śpiewać, a cały stadion to robi. To jest szalone i to są dla mnie mocy w nieznajomym teraz. E, Ale wracają do ciebie takie myśli. Miałem kiedyś takiego kolegę, który miał dużą firmę motoryzacyjną w Łodzi. Jak pojechaliśmy razem do Wenecji, to się położył na placu Świętego Piotra i mówił, ja, tu imię i nazwisko, syn prostego stolarza z Łodzi, leży i wino z butelki na placu, wiesz, w Wenecji. Znaczy, celebrował swój awans, na który zapracował. Masz coś takiego, że wychodzisz... No ja byłem, byliśmy razem na tym Stadionie Narodowym, kiedy grałeś z, 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 z taką. Masz coś takiego, że wracają ci się takie myśli, kurde, dlaczego ja? Przecież to jest jakiś cud domniemany. Yy, jasne, wydaje mi się, że to towarzyszy mi cały czas. Zresztą trochę o takie tym jest zdziwienie sobą utwór. i utwór, o czym śnisz, że w refrenie, wydaje mi się, że ładnymi słowami udało mi się powiedzieć to właśnie, jak, jak niewiarygodne to jest i, i że to cały czas jest obecna świadomość. I w, wydaje mi się, że w ogóle dzięki tej świadomości cały czas udaje mi się trzymasz gdzieś tam na powierzchni i być sympatycznym cały czas, bo nie pozwalam sobie uwierzyć, że to chodzi o mnie w tym wszystkim. Właśnie, czy, czy, czy boisz się uwierzyć w to, że to właśnie ty? Że Czyli ty oni nie sporo. przychodzą na ciebie? Ci no właśnie, ludzie. nie wiem, nie lubię o tym myśleć, bo mnie to doprowadza do jakichś takich ślepych uliczek, które mnie stresują, ale yy, jakby cieszę się, że przychodzą i, i na tym kończę przemyślenia wtedy, bo, bo po prostu yy, jakby... <trym> Ja nie jestem warty na pewno takiej atencji i uwagi. No to do dobrze, się. że masz tego świadomość, tak, jasne. No, bo to też trzeba podkreślić. Czy ty jasne. jesteś aser asertywny? Czy twoja asertywność? Coraz bardziej, coraz bardziej, bardziej asertywność... no, jeszcze jest... 10-20 lat czy ja I tu będę i... kurde ten, mhm. wiesz. Ale także, że czy tam troszkę Matylda, Maciek i cała banda chronią po prostu Oj dyska, żeby nie przyjmował każdej propozycji była. mam przychodzi. wrażenie, że gdybym yy, Gdyby nie oni, to byśmy zatonęli pewnie już dawno, ale... A co, grałbyś na roztańczonym narodowym? Na puzonie. Nie, pewnie nie, no są... Fajnie, zaśpiewałem pewnie nie, pewnie nie. Tak, tak, bardzo bardzo. To w ogóle jest początek nowego przeboju. dopisz nas do zaiksu. Troszeczkę jest... nie czy Roztańczony narodowy. No nie, takich rzeczy bym nie robił, no bo są dalekie od tego, co mnie interesuje, ale... Ale pan Zenon, duży szacunek, Martyniuk. Tak. Mógłbyś go poznać wtedy? Yy, wydaje mi się, że mógłbym go też poznać w w na miejscu. miejscu po prostu, albo, Dobrze. Potrafiłbyś no. wyseparować ze swojej kariery, mając 29 lat, takie elementy, które są na tyle uniwersalne, bo wiem, że słucha nas dużo ludzi, także chcących aspirować do showbiznesu. Jasne. Na tyle uniwersalne, że można by je uznać za rady dla innych. Jak nie zabłądzić w showbiznesie? No, zaczynałeś. Trochę później, niż nie wiem, Roxana Węgiel czy Sarah James. No tak, tak. prawda? Ale no te dziewczyny sobie też radzą, bo mają, patrzą na takie drogi, jak twoja. Naprawdę serio kilka podstawowych rad, jak nie, Jak nie jak szybko nie przegrać i nie rozmienić się na drobne. Co byś wymienił? Mm, no na pewno. Na pewno osoba, która. Yy, to, to musi być ktoś, kto. Yy, yy. Kto nie boi się podjąć tego ryzyka i tak, jakby zrezygnować z innych rzeczy i poświęcić się po prostu temu. Czyli determinacja i ryzyko. Tak. Yy, zakładając jednocześnie, że to się nie uda parę razy, zanim się uda. Yy, Tobie się nie udało parę razy, zanim no się udało? W sensie w pierwszej edycji ich odpadłem, a, a raczej tak postrzegam. Yy, Porażkę. Yy, no, taki. Te, te etapy, że, że jednak stwierdzimy, OK, to pójdę drugi raz, poszedłem, do mam talent. Nierozłącznym elementem sukcesu jest porażka. No, że musisz parę razy przegrać, żeby potem ewentualnie może wygrać, ale niekoniecznie wygrać. Wiadomo, że najważniejsza jest droga, a nie, a nie cel. <grafię ra> to pierścieni. Dobra, dobra. No, no następne. E mm, więc, więc ta determinacja i. i... I, I traktowanie porażek jako część procesu, a nie, a nie coś, co cię zniechęca. Y, y, no, szczęście, ale na to nie mamy wpływu. Y, sprawdzanie papierów, y, konsultowanie się z prawnikami. Y, y, no i jakaś taka intuicja po prostu do drugiego człowieka. No i też nie bycie, chociaż to niekoniecznie. Ale co ufność czy dystans? Raczej. Najpierw dystans, a jak ktoś... A ty miałeś na przygody dla przygody to przed, um, uf, uf, uf. Jak to mówiłem, Maciejem, Wociem, menadżerem, miałeś przygody z nieuczciwymi menadżerami? No... Nie chciałbym mówić, że byli nieuczciwi, bo, bo każdy miał swoje motywacje, ale miałem takie kradli relacje... w sposób jawny. <laughs> nie, nie, nie powiedziałbym, że ktokolwiek mnie okradł, oprócz samochodu, który został skradziony przez nieznajomego człowieka kiedyś. Ale... Mm... A skąd wiesz, że przez nieznajomego? może jakiś kumpel ci podprowadził? No, no, faktycznie... Słuchaj, nie mogę sobie... Przez te lata w tym showbiznesie. Twoje podejście do ludzi. Ale miałem złe doświadczenia z managementem, zanim pa Maciek się pojawił. Okay. Czyli też doświadczyłeś tego i też należy to potraktować jako To etap. Jest wspaniały człowiek. Możemy to Maciek? wszyscy w trójkę powiedzieć: wspaniały kumpel, druh, przyjaciel. Dla mnie tak. Mentor, zwłaszcza. Dla mnie tak. Podejście do ludzi twoje na przełomie tych 10 lat zmieniło się? Jesteś bardziej ufny, mniej ufny? Czy... Do kogo? E, do ludzi ogólnie, tych, którzy, którzy są wokół ciebie, do, do dziennika ale też do, do zwykłych zwykłych fanów, no bo... Chyba jestem coraz bardziej, natomiast to, to, to coraz bardziej serdeczny, otwarty i ufny, mhm. mm, bo też, też już chyba w moim życiu i w moim stosunku do samego siebie zmieniło się to, że że wiem trochę, że wpływ środowiska nie będzie mnie zmieniał już aż tak bardzo. Że, że kiedyś byłem bardzo podatny na właśnie zachwyt jakimś człowiekiem i, i kopiowanie jego zachowań i, i upodobań i, i jakichś takich nie wiem skłonności do, do stylu życia po prostu. Że, że ktoś, kto mi imponował, jakby próbowałem. Naśladować te osoby, żeby, żeby imponować im, ale żeby też właśnie być cool, tak jak oni byli cool w moich oczach. A dzisiaj mam no, wrażenie, że odnalazłem troszeczkę to, jakby kim jestem yy, i że to jest. A ty masz stylistę? Listę tatuażów, możemy strzelać Jak nimi. mi. Poczekaj, jak myślisz, Ma Masz stylistę? Nie ma. Generalnie y, dzisiaj y, nie korzystałem z pomocy. Tak miałem wrażenie. Nie podoba się? Nie, fajne. No, właśnie takie nie I ten motyl. Motyl mi się... Dostałeś od kogo? Chyba sam kupiłem. A. Dobra, słuchajcie, to ja wtedy, teraz wchodzę ze ślizgiem? Nie, ale poczekaj, bo, bo jeszcze... No. Bo, bo tutaj dotknąłeś takiego tematu, który obaj lubimy. Mm. Seks. Nie. <śmiech> <śmiech> <To jest> bardzo <laughs> mrocznego. Mówię chciałeś. o utworze, który się nosi tytuł Mo, Mo, Mori. Mori. My lubimy to pytanie, może dlatego, że w Polsce to tabu przemijania i śmierci jest tak głębokie i paraliżujące, że dziennikarze nie potrafią swingować na ten temat. Jak wyobrażasz sobie swój grób i napis na nim? Chciałbyś to zaaranżować, żeby zostawić swoim, nie wiem, dzieciom, żonie, partnerce, menadżerowi, menedżer, Wociowi, Maciejowi? Co miałoby tam Adam Halber, mój kolega, ojciec naszej koleżanki, kiedyś miał taki pomysł, żeby na jego grobie było napisane, fajnie było, ale niestety półrocze. cmentarz się nie... Nie zgodził. A ty? Ja bym napisał idźcie stąd. Yy... <grywa> Taki opuszczony, smutny. Tak, nie, w grow. sensie. Naprawdę napisałbyś. To nie, ma... Stąd? nie w... ma znaczenia. W sensie. No. <grywa> nie chcę, żeby oni stali tam i, i się smucili. Yy... No to może bądźcie weseli. Nie. Na was A może Właśnie nie to, to, mieć to jest atak na ich wrażliwość, jakby wtedy wymuszam na nich to, że Boże, nawet po śmierci jest taki wzruszający. Jakby nie, jest już. Przepraszam najmocniej. No, no, przepraszam najmocniej. Dawid, przepraszam. Przepraszam najmocniej. I to w kontekście śmierci. Bo <laughs> ja teraz wchodzę ślizgiem. Chodzi po prostu o to, że. No. No jakby to, to już Dobrze. nie ma dla mnie znaczenia. Byłem i było nie fajnie. Będzie miało dla ciebie znaczenia. Tak. Byłem, Byłem i był... było fajnie. O, to ja to zapamiętam i my to z Piotrusiem na własny koszt. A mu wykujemy. Wykujemy. Weźmiemy Chińczyk. Byłem i było fajnie. Dobra, wchodzę w ślizgiem, noga podjeść na u góry, celuję w, kole, w kolano, zmieniamy w ogóle historię. Pytałem się Twoich znajomych. Okay. o zajawkę. Jak... I to produkować Twoją. Nie twoją ci. własną. Proszę, dziękuję. Że, jed... że jednak te filmy i to, że, że miałeś udział w dwóch. Bardzo, na lasie, bardzo tak. dobrych zresztą. nie w... znają razem z Piotrem? Tak. Powiem ci jedną rzecz. Piotek wyszedł i powiedział: Długo się trzymałem, żeby nie płakać, bo głupio mnie było, pamiętasz? O, bo to prawda. Bo byliśmy na pokazie, było paru dziennikarzy i fajne jest to, że zwykle dziennikarze się spotykają, żeby pogadać, a, a tu wszyscy poszli w swój kąt, żeby wytrzeć łzy. O, o pięknie, ok. Ja też miałem takie, takie przemyślenie, że to może nie też jest film, film na festiwal De Cannes, ale jest to taki fajny, fajny hollywoodzki film, który łapie za serce i może pokrzepić kilka, kilka dusz. Ale do czego zmierzam? Czy ty widzisz taką y, swoją nową drogę w tym, w tym biznesie filmowym? Wiem, no tak, cameo masz koszulkę The Office. Tak. Cameo no. w polskim The Office było. Prawda? Zgadza Było. się. Dobrze sobie to odnotowałem. Byłeś w Aczkolwiek Królu. Aczkolwiek Polskie The Office chyba wydarzeniem, mimo że robią kolejne sezony, nie stało się jednak jakimś takim społeczno-kulturowym. Nie wiem. Yy... Ale ja też bym, bo tam dużo ludzi ładnie mówiło, a ja uważam, że, że trzeba dać szansę. Tak. Spokojnie. Ja, ja, ja absolutnie jestem też za tym. W sensie nie tylko dlatego, że brałem w tym udział, ale, ale wydaje mi się, że to jest coś innego, ale jest to piękne. Jest, jest yy, parę postaci, które totalnie kradną show. Boronowicz. I, no na przykład. Pan Darek. Yy, e w sensie e Postać pana Dareka. I, e e jest Adam. The Office, w królu Adam. się pojawiłeś, kochasz Tarantino. No, może, tak. może gdzieś ten, ten podsiadło mógłby się tym filmem zająć bardziej um, intensywnie niż tylko co trzy lata, przy okazji współprodukowania. Na pewno z każdym takim kolejnym. Yy... No, sukcesem po prostu. Yy, mamy, coraz większym mówię mamy, bo, bo to wszystko z Maćkiem też yy, przeżywamy. A dobrze się kłamie, w miłym towarzystwie wam się opłaciło? Yy, chyba. Tam chyba wyszło na styk. Możliwe, ale yy, to jest o tyle fajne, że przez to, że tak. Tak dobrze nam idzie w muzyce, że możecie trochę stracić w filmie. Tak. Yy, a, a, możemy, a możemy inwestować po prostu w rzeczy. Wartościowe. Yy, które uwielbiamy, które, w które wierzymy, i, i, i możemy być częścią jakiegoś projektu, który tworzą fantastyczni ludzie, z którymi uwielbiamy pracować. Yy, na razie nasza obecność przy tych produkcjach jest, jest bardzo symboliczna, w sensie przy Dobrze się Kłamię w moim towarzystwie. Moja była dość, mój udział był dość niewielki. Przy Johnnym faktycznie mam poczucie, nie wiem na ile to jest prawda i na ile to była magia Daniela Jaroszka, który to reżyserował, że mi się wydaje, że miałem wpływ na ten film, a na ile faktycznie miałem. Ale Wiesz, Tam jest też magia aktora Trujana, niezwykłego nie aktora. No. Dawid Ogrodnik i, i Piotrek hmm, no. byli, byli niesamowici. Spotkałem Relacje. zresztą Piotra Trojana na twoim koncercie. Tak, był bardzo wzruszony. No nie, nie. Oni, oni zrobili coś niesamowitego. I, yy... Czyli rozumiem, że nie ja jesteś w stanie tracić, żeby wspomóc no. sztukę. Tak, chociaż no, jak się okazuje, chyba już, za drugim raz, yy, już za drugim razem nie tracimy, więc, yy, hmm. yy, więc no, nie da się yy, porażki po prostu żadnej. Nie da tak się, cieszę się. Słuchaj. Ale na pewno będę te relacje z filmem Bardzo pogłębiał. Bardzo. Marzy mi się cały czas yy, zrealizowanie jakiegoś projektu, w którym mógłbym zagrać, ale w, patrząc na to, jaka jest atmosfera wokół tego i... I jakie są propozycje, i jak bardzo boję się zaryzykować, raczej będę czekał na Ale... moment, w którym sam będę w stanie coś zrealizować. No właśnie, i... bo, bo a propos propozycji, cała nasza trójka, znaczy cała wasza dwójka została przeze mnie zaproszona do historycznego programu, jakim był roast mój w i nagle ja sobie teraz mam taką eurekę. Dla niektórych ja nie jestem e, piosenkarzem, tylko... E, Kabareciarzem, stand-uper. Jestem no, nadal Nie, Nie, <grym>, nie, byłeś poświęcony jako ofiara, ale świetnie, to ma rola. Pamiętaj, grałeś rolę. Tak, ja Dawid, też. Dawida, Dawida fragment na YouTubie ma chyba 70 milionów tak, o, więcej niż piosenki. O, więcej niż piosenki, tylko świadczy o tym, że zrobiłem świetny roast. Dziękuję Ale ci. zdałem sobie teraz sprawę z tego, że a... Jestem jedyną osobą, którą tak naprawdę zje***łeś publicznie, bo byłeś bardzo wybezpieczony. ja filmy, cię tam obraziłem? A dużo miałeś ofert wtedy właśnie ze świata stand-upu, kabaretu, filmu, bo ja mam wrażenie, że to otworzyło przed tobą absolutnie gigantyczną paletę ofert. Mm, nie aż tak dużą. Osoby, ja w ogóle środowisko stand-upowe w Warszawie znam, wspieram i, 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 i lubię mm. i mamy dobrą relację i i planowaliśmy parę razy robić stand-up. Na jakieś szczęście do lotka jeszcze ci trochę brakuje. Eee, no tak, on jest bardzo zabawny. Wagowo. <grym> I. Nie, yy, 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 ja w ogóle lubię polską scenę. Yy, mm -hmm. Stand-up. Ale nie czuję tak się jak stand-uperem? Takim z nie do końca napisanym tekstem? No, może tak, może tak. Może takim stand się czuję. To ładny wytra. <grym> Wielu rzeczy. <grym> <grym> tak, <grym> tak, tak, <grym> Dobra, ale skuło, Ale nie planuję skoro jakby, mieliśmy... łączyć życia okay. z tym. Przy poczuciu humoru w filmie. Yy... To który ze skeczy za chwilę dalszy ciąg programu, bądź koca, jest Twoim ulubionym? Oh, Możemy zrobić kurde. takie top free by podsiadło. Kurczę. Bo ja na, przy, na pewno dwie, czy jedna, dwie, jedna i tam jest dwie i tam jeden sok. Jeden sok. No, no, to ale to jest świetne. klasyczny żart. Mówcie, klasyczny mówcie zbyt, językiem, zrozumiałem. Także dla Szanowni Państwo, w latach 80. i 90. był program Mana i Materny, za chwilę dalszy ciąg programu. O, i to jest Potem ewoluował Pan Mietek i Pan m, m, Wasowski mieli koc, tak. który był kontynuacją. Ja bardzo lubię odcinek. No no właśnie, właśnie. Ja lubię. Wygrał pan żeton na Kielnie i Beton. Do tej pory używam tego zwrotu, ale by, by, to jest pytanie do ciebie. Pierwsza scena, która przyszła mi do głowy, jak to powiedziałeś, to to jest jak wujek uczy młodego, jak poderwać dziewczynę. I pan Wojciech ma takiego wąsa wtedy i robi takie miny, i to usta tak, usto, tak do, do całusa na a, a, a jednocześnie, bo to, to była scena, która się ciągnęła przez cały odcinek. I. Cały czas jest bardzo taki agresywny w stosunku do żony, która jest w kuchni, i on cały czas jakby krzyczy na nią. Jednocześnie pokazując. Jakiś jakby nie delikatny. jest Tak, dżentelmenem, jak zdobić serca. I to jest cudowne. Poza tym. W sensie, nie ma złego Tam cika. wszystko jest Właśnie dobre. To jest, tak, roku. to jest tak zrobione. Czy bić dzieci? Oczywiście. Czy bić dzieci? To jest moje ulubione. Oczybić. Oczybić. Moi rodzice dzieci. się tym instynkowali. Głośny istigowali. reżyser. Tętno, tętno pulsów? Tak, oczywiście. Ehm, nie no, to są niesamowite rzeczy, a, a, a jedną z najfajniejszych w ogóle y, takich części tego doświadczenia jest to, jak pan Krzysztof Materna pęka po prostu i... W głośnym reżyserze. Jak, o, f, nie wiem... Wiele razy. O, pęka. Wiele razy. Jak, jak widzę jego ten taki prawdziwy uśmiech, to, to, to myślę sobie, kurde, to musiało być najlepsze miejsce na ziemi Ilekroć ślady. szedłem do szpitala, spodziewałem się, że wyjdzie siostra i ręka. Wielką strzgawką mi... Tak. Czy pozycja 29-letniego artysty, tnę trochę jak nożem, bo czas na zgodę. czy pozycja 29-letniego artysty, który na każdym kroku e, opowiada, definiuje i w praktyce pokazuje, mogę wszystko demobilizuje, mobilizuje, czy demoralizuje? No bo jesteś człowiekiem z menadżerem Wociem Maciejem, którzy zrobili największe skalowo wydarzenia na, na, na polskim rynku. Czy to powoduje, że masz jeszcze wyższej klasy marzenia, czy myślisz ok, zaliczyłem Mount Everest, to teraz będę sobie funkcjonował w stanie średnim polskiego show biznesu? Myślę, że tak, że, że do tego jest mi najbliżej. Ja, ja nie mam Myślisz, że ze stadionów, na jak wrócisz do klubów typu Stodoła, to będziesz spełniony? Oj, na maksa. I, i to nie jest kokieteria. Wydaje mi się, że na maksa tak, że, mm, że, że chcemy jeszcze po prostu y, nacieszyć się tym y, razem z ludźmi i przeżyć te stadiony, y, znaczy stadion. A dlaczego my z Piotrem nie prowadzimy tych koncertów na stadionie? No co no, by byśmy Ale chodzi o pieniądze. Trzy Ale... słowa, Dawid podsiadła. To są dwa Dziękuję. słowa. To tak Kedriski zapowiadał to. Wszystko. Piękne. Piękne. E, znaczy jak chcecie, to jasne. Będzie, będę zaszczycony. Zresztą coś trzeba wymyślić na ten koncert, nie? nie no, Dobrze, ale, ale no mówisz, czyli powrót do ludzi, bliżej, tak? tak. Teraz widowisko. Ja y, uwielbiam to, że, że udało się takie rzeczy zrobić i, i nie mogę się doczekać tego koncertu i wiem, że to będzie coś pięknego, bo pamiętam, no już to parę razy te stadiony się wydarzyły i, i, i to jest naprawdę ogromny wieczór. W sensie patrząc na, na ten tłum Mając świadomość, jak dużo logistycznej pracy kilkadziesiąt tysięcy ludzi musiało zrobić, żeby się tam znaleźć i, i że każdy z nich podjął rano decyzję ej, robimy to, dzisiaj będzie ten wieczór. No to jest obłęd, to jest niewiarygodne i jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. że. Ale to dlaczego z takim smutkiem, taką refleksją sentymentalną na nie ciągle mówisz o popularności? Jakby ci się zdarzyła przypadkiem, a jednocześnie cały czas pompujecie skalę swoich koncertów. Są takie dwa pociągi, które jadą, moim zdaniem, Jasne. na siebie. Jasne. No to wytłumacz mi, skończ tą hipokryzją. No właśnie. Yy, między innymi tutaj, <noise> tutaj możemy ją dostrzec. No, to właśnie się złapałem. No. Tak, znaczy wiesz, y, jako że mówiłem już wcześniej, że lubię kompromisy, to trzeba połączyć to, co ja y, chciałbym robić i w czym czułbym się y, ok i co by mi wystarczyło z ogromnymi marzeniami i ambicjami Maczka. <grym> on tu zaraz przyjdzie. <grym> tak, ale nie, jest ruszony na pewno. Nie, no okay, zadenuncjowałeś go, Rozumiem, że on goni za szmalem, tak? Trzymaj nie, nie. trzymaj klankę, On chce robić tak, po prostu historyczne rzeczy. On chce zrobić I to Wembley. Jest on chce zrobić Wembley, tak? Z Bohemian Rhapsody, tak? Z... Wydaje mi się, że tak, że wydaje mi się, że I, i, i kocham w nim to, że jemu się chce, że on że jemu się chce bardziej niż mi i to, nie, poczekaj, to mnie napędza. Ale, 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 ale... Pamiętasz, pamiętasz Zaklęte Rewiry? Ale nie, ty, nie, taki film, nie, tam Wilhelmi ma taką świetną scenę, który z was sukinsyny rżnie mnie na kasie. Rozumiem, że on się uczciwie rozlicza, tak? Oj, na maksa. Mówmy szeptem, żeby nie słyszał. Uczciwie, Na, bo na maksa. Ciastę. Na maksa, tak? Pilnujesz go, faktury... Biedny. Nic nie ma, cały czas go proszę, żebyśmy podpisali umowę. Ja widzę, on koło mnie trzyma samochód, stary samochód. U mnie. A to może tak. ten twój, bo tam masz nowy taki, samochód. Taki mus, nie wiem, co to było w ogóle. Tank? Mus, takie Mus tank. Mus? Tak. Ty Dobrze. masz Mustanga. E, no jest jeszcze, jeszcze nie dostanę. Znaczy jeszcze ja go nie rozumiem. Mam. Dobrze. E, e, ale tak, e, jeżeli. Przewiozę was, jak już, będę, jak już będę Mówi, jak już w O tym starym ustawodawcą. Ja mam ustaw. wrażenie, że tego składasz już drugą dekadę. No, Dostał go dwa miesiące, miesiące z... temu. Mi się nie spieszy. Dostałem go dwa miesiące temu. Ostatnio wiadomości nawet jeżego. Sztura... Ale się, Ostatnie wiadomości, Ostatnio wiadomości oh, TVP nawet Jerzego Sztura nazwały celebrytą, co jest dosyć ciekawe. Bo wiadomo, że celebryta to wróg ludu. Czy ty jesteś celebrytą, czy ciągle starasz się nie być? Ech. Fajnie, wszystko, naprawdę tak mi się dzisiaj podoba. Y... Ale to tak generalnie, a, a, ale. Odnośnie to była taka refleksja? Nie, tak y, zrobiłem taki wdech i w tym powietrzu poczułem to, że jestem zachwycony dzisiejszym spotkaniem. Mhm. Ale. Y... Z na. Pytania. Tak, twoje w dużej mierze. Nie, Piotra też był słaby. Piotr... powiedz ze względu na prowadzących moich przyjaciół Piotra i Jakuba. Tak, Piotrze i Jakubie. Grafia była taka. Świetne moje pytania, doskonałe Piotra i na trzecim miejscu ty. Tak. Nie. Propo celebryty. <grytych> <grytych> <A propos grytych> e, to, to, to tak bardzo nie ma znaczenia, co ja na swój temat myślę, że. E, <grytych> nie, no wiesz o co mi chodzi? Że ludzi, dla ludzi jestem celebrytą. Dla tych, którzy. Y, Traktują ale nie, ale popularność jest taki, nie no wiadomo tak. jak nazwać osobę, która jest znana. Ale Dawid jest... Ja jestem muzykiem. Która muzykiem, ja robi. jestem dziennikarzem, ty I... jesteś warszawskim swędaczem. Wszyscy ten pan jest fotografem. No. Dziękuję. Dobra, Wszystko. to teraz, y, słuchajcie, bo mam Warsaw bardzo mało crawler. czasu, no. ja bym chciał teraz szybko ping odpowiedzi na, Jasne, na, nie na... wiele pytań, bardzo szybko. Dobrze, czy ty się denerwujesz? Często. E... Nie. Twoje Dobrze. ulubione przekleństwo. Ja... <laughs> nie musisz dobra. być tak dokładny. Jak długo żyłeś w przeświadczeniu, że kościół jest centralnym dyspozytorem dobra? O, 10 lat. Okej. Okay. Narkotyki nie, alkohol średnio. Odpowiedz na, opowiedz nam o uzależnieniu od kanapek z pastą jajeczną. No. Jest taka pasta jajeczna, która jest e... Możemy powiedzieć kto ją robi? Matylda. No, Nasza teraz, matylda. Teraz pan... Matylda materna. Tak, to jest... Nie wiem, co się tam dzieje, ale to jest Jadłeś chore. kiedyś Krzyśka materny bigos? Nie. Ja tam znalazłem kiedyś pióro Parker. To jest na? Najlepszy, no, drogi. Najdroższy naprawdę? naprawdę? Tak, no, Krzysiek zapraszał. Miałeś opinię klasowego wesołka? Chyba tak. A zostało ci to? Pewnie tak, tak. Podobno gracie za bardzo duże pieniądze na zamkniętych imprezach. Jakie to są pieniądze? No, so, so, bywają duże. Bywają... 500 tysięcy? Nie, nie aż tak. Czyli mniej niż 500 tysięcy na zamkniętej imprezie. Chodzi o to, A... ile trzeba przygotować, żeby... No, nie ma co taka duża propozycje. postać, tak, mm -hmm. jak ty. Dobra, czyli mniej niż 500 tysięcy. Mniej mniej. Czyli Dobra. 80 tysięcy. Bo ja przesadzam z tym obserwowaniem świata. Powiedziałeś takie bardzo ładne zdanie po tej akcji, gdzie, gdzie Radek śmigał po, po Ach, Warszawie tak. i brał ludzi siłą i wsadzał cię, do, do Kubi, wsadzał ich do, do tych stanowisk, gdzie ci ludzie spotykali y, y, ciebie. No właśnie. Dla... O co chodzi z tym przesadnym obserwowaniem świata? No, chodzi mi o to, że mam wrażenie, że, że wiele ludzi po prostu mm, nie poświęca tyle swojego czasu na y, zastanawianie się i skupianie się na swoich uczuciach, na tym, jak poczuł się ktoś, y, kto, y, z kim miałem jakąś interakcję. Y, mam wrażenie, że moją codzienność wypełnia zastanawianie się nad tym, Właśnie, jak może być odebrane to, co powiedziałem, jak się czują ludzie wokół mnie, mm, co Wiesz, będziemy w robić dalej? Będziesz miał bardzo dużo czasu na autorefleksję. Super. Ale w takim dobrym tego słowa y, znaczeniu. Tylko zastanawiam mnie, bo chyba Piotr zmierza do tego, że ty, y, z tego, co widzę i czytam, diagnozujesz świat. Znaczy starasz się go zrozumieć. No, ta, staram się. Dla siebie. Może tak. Ale czy masz jakieś. Dla Twoich słuchaczy, oni są no, metrykalnie rozrzuceni, totalnie. Mhm. Masz jakieś diagnozy, które są optymistyczne? Nie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, czy nie? No, Nie będę, y jakby, mimo wszystko, mam w sobie te nadzieje, y że, że, będzie, że będzie lepiej. Tylko, że nie wiem, co to znaczy, nawet, y bo dzisiaj bo to my też nie wiemy. Dzisiaj podejrzewam, że. że że to, że w dzieciństwie wydawało mi się, że jest fajnie, to było po prostu to, że nie byłem świadomy wielu rzeczy. I... Byłeś bezpieczny po prostu. Tak. Yy, natomiast... <laughs> Widzieliście Podaj dalej? Taki Oczywiście. Film? Niesamowita sytuacja. Z dzieciństwa to pamiętam. I ja lubię te takie naiwności, lubię, lubię próbować wierzyć w to, że, że serio, jeżeli każdy by swój ogródek ogarnął tak, żeby było posprzątane i fajnie, i miło tam przyjść, to, że, że większość świata taka by była, ale... Raczej generalnie wydaje mi się, że nie damy rady stu najbliższych lat przetrwać. Ale jest my jako naród, czy my jako ziemia? Ziemia. Bo m, mówisz, powiedziałeś, że będziesz na TikToku, jesteś. Była, Jestem, zapraszam. Była, była niedawno u mnie Maria Jeleniewska, no, najbardziej znana polska TikTokerka, 13 milionów osób. Wow. I powiedziała, że ona tam ma naprawdę naście lat, że dojrzała do tego, żeby wygłaszać własne poglądy i podstawowym apelem, kiedy dojdzie do... A miejmy nadzieję, że dojdzie do sytuacji, kiedy będziemy mogli decydować, kto rządzi, to jej apelem będzie słowo nie bądź bierny. Ty już to robiłeś. Pamiętam, nasz wywiad do polityki parę lat temu, byłeś bardzo aktywny w kategorii idźcie i decydujcie. Myślisz, że możesz się przydać? Teraz też? E... I czy będziesz robił coś takiego? Na pewno nie mam nic przeciwko takim frekwencyjnym yy, sytuacjom, sytuacjom. Wierzę w. Sytuacjom. Sytuacją. Właśnie dlatego się poprawiłem. Mhm. E, wierzę, jakby w demokrację cały czas. Wierzę, że nikt nie próbuje nas tam, że nie będzie próbował nas wydymać. E, i, e, I chciałbym, żeby każdy poszedł po prostu e, głosować. Chociaż no nie mam pojęcia, co będzie. E, mhm. Ale je, jeżeli. E, jakby, wydaje mi się, że sam nie będę organizował takiej akcji, ale jeżeli będzie i do, zostanę do niej zaproszony, to, to pewnie będę chciał yy, w niej brać udział. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz yy, z tak zwanych szybkich pytań, bo zaraz będziemy kończyli. No. Czy dla ludzi z Twojego pokolenia, no a jesteś ode mnie naprawdę połowę młodszy, fakt zamieszkania razem z dziewczyną to jest ważny etap w życiu, czy po prostu ułatwienie logistyczne? Ty mieszkasz teraz ze swoją partnerką? Tak. Od dawna? No. I z miłości, czy z ułatwienia logistycznego? Z miłości. I to ma być to, to już jest ta podróż razem? Na ten moment? Tak. Dziękuję. A to... potrafi, potrafisz mieszkać sam? Potrafię. Jak długo mieszkałeś sam kiedyś? Z cztery dni. Dobrze, to ja mam ostatnie mnie. pytanie. Ostatnie pytanie w tej audycji. Dawid podsiadł, naszym gościem. Jakie pytanie podsiadło zadałby podsiadło w podcaście podsiadło, podsiadło? Pokażę. Haha! <laughs> fajne! Nie, nie, fajne? To był pokaz! Ałejniak! A Ale to nie było pytanie do ciebie, to było pytanie, które zadałbym Ach, ja, sobie. Ja wiem, z... nie. ja wiem, ja wiem! To ja, zacz... to ja, ja zajdę On na ton, to, który być. mi się wydaje ciekawszy. Ałejniak, ałejniak utwór Ałejniak, A ałejniak. ałejniak, ja mówię. E, gdybyś był dzisiaj na Ukrainie, gdybyś był dzisiaj na o, Ukrainie, fuck. zgłosiłbyś się do wojska, poszedłbyś walczyć? O, kurwa. Czy zostawimy to w powietrzu? Mm. Nie wiem. Y... Ja bym się bał. No, Bałbym się na pewno, ale. Nam chyba trudno sobie jeszcze to wyobrazić. Myślę, że nie. nie ja na pewno nie jestem. Nie, nie kumam tego, co to znaczy, tak naprawdę. Y... Jest to dla mnie przerażające i, i, i trudne. I Myślę o tym. Tak. Chcę Ci tylko powiedzieć, jako starszy, bardzo życzliwy kolega. 29 lat. Wszystko, co najgorsze, jeszcze przed Tobą. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy. Naszym gościem był z okazji płyty, bo bardzo Maciej Wodź, menadżer, prosił. Z okazji płyty! Lata dwudzieste. A jaki jest wynik tej płyty? Ile już. Nie wiem, nie mogę nowa, nie złota, się... brązowa, beżowa. Dzisiaj dostałem taką informację, że ten, że ten pierwszy próg się wydarzył, ale nie wiem, czy no, mogę o tym powiedzieć. No możesz, no. Dziewięć baniek postu na Spotify. No. No. Więc nie chyba to złoto już, już mamy, idziemy po więcej. Idziecie po No to, to więc... idźcie i pamiętaj, prowadzenie koncertów na fakturkę koszty yy, kędzierski wojewódzki. Ale to, jeszcze, że jakby dlatego, że po prostu wam się nie podoba to, jak ja to prowadzę? Tak, okej. Okay. Nie dlatego, że my chcemy. Po prostu ja coś... mogę po prostu stać. Mhm. A ja będę rzucał takie jakieś takie smaczki, które tobie nie wychodzą. Okay. Kurde, co to I... że tak odpowiedziałem na to pytanie. Co, po... no. Wydawało mi się, że to, nie, nie, zabawne, to jest mega zabawne, że siedzisz sam ze sobą. Dobre, ale... Dobre. Ale dobre. Siedzisz sam ze sobą i zadajesz sobie takie pytanie i teraz jest... Super puenta do tego. Co odpowiadasz? Tak. Dawid Podsiadło. Dziękuję. Wojewódzki, wózki, kędzierski. Bóg z wami bezalkoholowy.